Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panie Profesorze. Mam zaszczyt dzisiaj prowadzić spotkanie z Panem Profesorem Andrzejem Nowakiem. Rzadko mi się to zdarza. Ostatni raz rozmawialiśmy przy okazji, tak na poważnie rozmawialiśmy przy okazji produkcji filmu List z Polski. To było mniej więcej w sierpniu 2010 roku. Od tamtej pory wiele się rzeczy wydarzyło w Polsce, wiele się rzeczy wydarzyło wokół pana profesora, wokół Smoleńska, wokół wyborów. Myślę, że wybory to jest taki temat, przy którym chyba trzeba zostać na początek, bo to jest temat bardzo aktualny. On wiele niesie z sobą emocji, zwłaszcza dzisiaj w Polsce. Zanim przejdziemy do tego szerokiego kontekstu, panie profesorze, to oczywiście chciałbym zacząć od galopu, czyli od tego, co przy okazji wyborów, przy okazji kandydata Prawa i Sprawiedliwości, przy okazji listu pana profesora, który jakby chyba nikt nie ma wątpliwości, pisany był z pobudek naprawdę jakby czysto patriotycznych. List pana profesora do Prawa i Sprawiedliwości został oceniony przez wielu komentatorów jako swego rodzaju niezrozumiały. Miałem okazję go czytać, mam nadzieję, że Państwo również mamy okazję, żeby pan profesor, jeżeli może, przybliżył jakby też tutaj nam, w Krakowie, na chwilę przynajmniej, to jakie towarzyszyły przy tym liście panu profesorowi intencje. Ja czytając ten list, czytając jakby te wszystkie głosy, które się później, krytyczne głosy, które się później odezwały, mam wrażenie, że jakby ta stara prawda, że ciężko jest być prorokiem we własnym kraju, tu się sprawdza dość jednoznacznie. Chciałbym pana profesora poprosić o komentarz, niekoniecznie długi, ale jednak do tej sprawy, i od tego zacznijmy. Dobry wieczór Państwu, bardzo dziękuję, że Państwo zechcieliście we wtorkowy wieczór przyjść na to spotkanie. W takim momencie, który jest dla mnie w każdym razie przygnębiający, to co się wczoraj stało, ten wyrok naprawdę poruszył mną bardzo i takie sprawy, o których mówi pan redaktor Pilis, jak na przykład mój list mający mobilizować PiS do działania, wydają mi się w tej chwili jakby no trochę w cieniu w stosunku do tego, co się w ostatnich kilku tygodniach dzieje, a co dzieje się przede wszystkim dlatego, że okazało się, że kandydat Prawa i Sprawiedliwości jest świetnym kandydatem i ma, co nie wątpiłem od początku i mówiłem o tym panu Andrzejowi Dudzie, kiedy widzieliśmy się 1 listopada przy grobie prezydenta Lecha Kaczyńskiego na Wawelu, ale no, stało się to publicznie znane, jawne, że jest to kandydat, który gdyby warunki były normalne, demokratyczne, po prostu zmiażdżyłby urzędującego prezydenta w telewizyjnej debacie, w merytorycznym jakimś pojedynku na argumenty. No i przede wszystkim, jak sądzę, swoimi indywidualnymi przymiotami. To stworzyło nową sytuację, w której władza ustabilizowana w Polsce od 8 lat poczuła się zagrożona i zaczęła reagować w sposób przypominający istotnie najgorsze wzory rosyjsko-białoruskie. Jeśli cofnęlibyśmy się jednak do stycznia 2015 roku, to chcę przypomnieć, że był to moment, w którym nie widać było żadnej jeszcze kampanii Andrzeja Dudy, po prostu żadnej. Andrzej Duda był wtedy w Europarlamencie, spełniał swoje funkcje znakomicie, kampania jeszcze nie ruszyła. No i byliśmy świeżo pod wrażeniem tego, co mnie się wydawało złym jednak wynikiem w wyborach samorządowych. I nie tylko mam na myśli fałszerstwo, ale mam na myśli bardzo słabą reakcję Prawa i Sprawiedliwości, zarówno na głosy zapowiadające taką możliwość przed wyborami, jak i na to, co stało się już oczywiste po ogłoszeniu kolejnych wersji sfałszowanych wyników. Ta troska o to, żeby zmobilizować PiS do lepszego działania, do walki o wszystko,
była głównym motywem tego listu. Być może argumenty, jakie w nim przedstawiłem, były nietrafne. Być może zostały źle odczytane. Nie chcę do tego wracać. Natomiast chcę powiedzieć, że diagnoza główna, jaką tam postawiłem, wydaje mi się ważna i to aktualna w sposób jeszcze bardziej czytelny dzisiaj, po tym choćby wyroku wczorajszym, jak była w momencie, kiedy pisałem ten list. Otóż jeśli nie wygramy wyborów prezydenckich, to wybory parlamentarne nie mają żadnego znaczenia dla Polski. Mają znaczenie dla poszczególnych posłów PiS-u, którzy może dostaną się do parlamentu, może będzie ich o 30 więcej, może obejmą formalnie rząd, ale władzy w Polsce nie obejmą. Chyba że zdobędą 2/3 głosów, na co się nie zanosi. Znaczy oczywiście jest możliwy taki scenariusz, ale on wydaje mi się mało prawdopodobny, żeby PiS wygrał wybory parlamentarne większością pozwalającą na odrzucanie weta prezydenckiego lub nawet na dokonanie tego, co po amerykańsku nazywa się impeachment, prawda? Czyli legalne odsunięcie prezydenta od władzy. Jeśli PiS takiego sukcesu w wyborach parlamentarnych nie odniesie, to rządzić będzie Platforma Obywatelska, PSL, TVN i Gazeta Wyborcza, tak jak rządzą razem z WSI od wielu lat w Polsce. I to starałem się jakby przekazać swoim może nadmiernie dramatycznym tonem listu, zwracając uwagę, że jeśli PiS nie zrobi wszystkiego, ale to absolutnie wszystkiego, co jest możliwe, żeby zapewnić zwycięstwo Andrzejowi Dudzie, to po prostu te drugie wybory naprawdę są bez porównania mniej ważne. Mam wrażenie, że nie do końca ta prawda, bo uważam, że jest to prawdziwa diagnoza, wciąż dociera do niektórych członków PiS. Na szczęście doskonały start tej kampanii, naprawdę świetna konwencja wyborcza i późniejsze zaangażowanie Andrzeja Dudy zmieniają te nastroje wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, w gronie zwolenników Prawa i Sprawiedliwości i zwolenników także innych prawicowych czy patriotycznych, niezależnie od tego, jak to nazywamy, kandydatów. Mam wrażenie, że wzrasta nadzieja, że jakaś szansa na wygranie tych wyborów jest. Dowodzą tego różne sondaże, które informują o nie tylko o wzroście poparcia dla Andrzeja Dudy i spadku poparcia dla Bronisława Komorowskiego, ale także sondaże, które informują o rosnącej nadziei na wygranie wyborów w gronie zwolenników Prawa i Sprawiedliwości i zwolenników Andrzeja Dudy, bo takie badania też są przeprowadzane. I to jest na pewno bardzo dobre, bardzo nam potrzebne, żebyśmy uwierzyli, że możemy wygrać. Panie profesorze, dzisiaj Najwyższa Izba Kontroli ogłosiła swój raport dotyczący wyborów samorządowych i tego wszystkiego, co było ich patologią, czyli systemu komputerowego, systemu elektronicznego liczenia głosów, tam zostało kilka bardzo poważnych uwag i wniosków skierowanych do prokuratury i do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To informacje z dzisiaj. Wydaje się, że coś takiego jak proces liczenia głosów jest niestety jednym z fundamentalnych elementów, które decydują o tym, kto wygrywa. Prawda? Tak przynajmniej jest w Polsce. Nie tylko wyborcy, którzy wrzucają kartki do urn, ale przede wszystkim jakby w sposób i przede wszystkim ci, którzy liczą te głosy. Ja dzisiaj mamy sytuację taką, w której jak pan to opisał, w tym liście wróciłbym tylko do cytatu krótkiego, że cofać się nie ma dokąd, przetrwać bez zwycięstwa nie można. I jak je osiągnąć? Dzisiaj mieliśmy tutaj przed chwilą możliwość jakby wysłuchania krótkiego komunikatu. Ta sama organizacja ludzi jest niesłychanie ważna. Natomiast wniosek NIK-u wynikający z tego wszystkiego, co prześledził i co przeanalizował, jest taki, że nie rekomendują używania środków elektronicznego liczenia głosów, zostańmy przy liczeniu ręcznym. To jest sytuacja, która wydaje się, że niesie z sobą jeszcze więcej zagrożeń. Jak pan to widzi? No tu oczywiście można szukać drugiego dna i zastanawiać się nad tym, czy nie jest to zachęta do bardzo tradycyjnych metod fałszerstwa.
Ja bym na to tak nie patrzył, bo to zależy od nas, bo jednak liczenie ręcznych głosów, przynajmniej na tym najniższym szczeblu, można skontrolować przy pełnej mobilizacji ruchu na rzecz kontroli wyborów. I no myślę, że potem te metody, którymi posługiwaliśmy się nawet w czasie 4 czerwca 1989 roku, wciąż mogą być pomocne, to znaczy spisywanie wyników w każdej komisji i sumowanie tego przez nas, prawda, osobno. No tego rodzaju prosty rachunek matematyczny wydaje się nie aż tak łatwy, mnie przynajmniej, może naiwnie, do sfałszowania. Nie chcę wchodzić w szczegóły kuchni wyborczej, bo jej no, od strony fałszerstw nie pojmuję, natomiast fałszerzy oczywiście potrafią to lepiej ocenić, jak mogą znaleźć słabe punkty w takim systemie ręcznego liczenia głosów. Więc generalnie wydaje mi się, że nie zważając na to, co władza zaproponuje, my nie możemy tego zmienić, natomiast możemy zmobilizować maksymalnie swoje siły do tego, żeby kontrolować ten wynik. I dlatego nie wydawały mi się słuszne te głosy, które dochodziły z ust niektórych, no też prominentnych przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, że nam pospolite ruszenie jest niepotrzebne, że ten ruch na rzecz kontroli wyborów jest jakimś błędem, że jest zagrożeniem może nawet, że będzie przeszkadzał, że tylko takie zaciężne wojsko, jakie reprezentuje kadrowe PiS, poradzi sobie z tym. No na pewno sobie nie poradzi, bo chodzi o kilkadziesiąt tysięcy osób, a PiS około liczy 55, 60, tak, prawda? A Prawo i Sprawiedliwość jest partią kadrową zgodnie z założeniami Jarosława Kaczyńskiego, zawsze podtrzymywanymi, które mają swoje uzasadnienie oczywiście, no ale to czyni PiS niezdolną do partią niezdolną do wykonania tak ogromnej operacji społecznej bez udziału właśnie czynnika społecznego, jakkolwiek może niezgrabnie brzmi to określenie. Natomiast jeszcze wrócę tylko króciutko do tego stwierdzenia, że nie mamy dokąd się cofnąć. Dlaczego tak dramatyczny wymiar czy znaczenie mają te wybory prezydenckie? No, myślę, że są trzy powody. Pierwszy to jest osoba prezydenta obecnego, jego związek z wojskowymi służbami informacyjnymi, podkreślony osobiście przez prezydenta Bronisława Komorowskiego kilka dni temu, kiedy powiedział, że rozwiązanie tych służb było hańbą. Użył tego sformułowania w stosunku do swoich kolegów z Platformy Obywatelskiej także, którzy wszyscy oprócz niego, jak wiadomo, głosowali za rozwiązaniem WSI. W sytuacji, kiedy ta służba, której elity wyszkolone zostały przez, czy na kursach GRU w Moskwie, jest popierana przez prezydenta Rzeczpospolitej i jednocześnie mamy do czynienia z bezpośrednim zagrożeniem naszego bezpieczeństwa od wschodu, no to nie są normalne wybory, takie, że możemy wybrać sobie prezydenta, z którym się nie zgadzamy, z którym się różnimy ideowo w takich czy innych sprawach, tylko to jest kwestia no, oceny szans naszego państwa na odparcie tego zagrożenia, które w tej chwili bezpośrednio nad nami wisi. I to jest zupełnie nowe. Nie było takiej sytuacji w żadnych poprzednich wyborach prezydenckich. Druga sprawa jest tego rodzaju, że jeżeli Platforma Obywatelska z poparciem mediów, PSL-u i tak dalej wygra te wybory, to te zjawiska, powiedziałbym, wtórnej feudalizacji naszego życia politycznego, w której liczą się tylko i wyłącznie relacje patron-klient, zjawiska, które no, tak patologicznie zdominowały nasze samorządy. I tutaj no, też trzeba powiedzieć, moja mała pretensja do PiS-u, oczywiście wiem, jak herkulesowe to zadanie było, ale ono było do zrobienia w Krakowie, w Poznaniu. W dwóch miastach jestem pewien, że wybory można było wygrać. Nie wygrał PiS wyborów samorządowych, bo źle się do nich przygotowywał w wielkich miastach. No i to powoduje, że te układy patronacko-klienckie tworzone od wielu, wielu lat przez Platformę i PSL i wspomagający je układ medialny, wzmocnione jeszcze przez układy w samorządach, tworzą tak potężną siłę, że jeżeli teraz ona nie zostanie nadkruszona przez wynik wyborów prezydenckich, to ona stworzy sytuację, powiedziałbym, rewolucyjną, w której my rewolucji nie wygramy. To znaczy będzie to sytuacja, w której słowa, proroctwo Jarosława Marka Rynkiewicza będzie się wydawało jedyną słuszną receptą na to, co zrobić w Polsce. No, użyć siły, a jednocześnie my nie mamy siły. Myśli pan, panie profesorze, że jesteśmy jeszcze zdolni do rewolucji?
Nie mówimy o wyniku, mówimy o tym, czy jesteśmy w stanie się mobilizować do tego stopnia. Właśnie powiedziałem, że ta recepta, którą przedstawił Jarosław Marek Rymkiewicz, wydaje mi się trafna, jeśli idzie o ocenę sytuacji, jeśli nie wygramy tych wyborów, bo to jest ostatnia szansa na zmianę przy pomocy demokratycznych procedur kartki wyborczej. Jeżeli to się nie uda, to ten układ spetryfikuje się do tego stopnia, że rzeczywiście rozpacz, poczucie beznadziejności będzie pchało do tego rodzaju właśnie akcji, do których moim zdaniem w tej chwili nie jesteśmy gotowi, a które jednocześnie stanowią straszliwe zagrożenie dla Polski, bo oczywiście podział, który przekształca się w wojnę domową, w rodzaj wewnętrznego kryterium ulicznego, no, w sytuacji zagrożenia zewnętrznego od strony rosyjskiej na pewno nie jest dla nas korzystny. Dlatego ja się wzdragam przed receptą Jarosława Marka Rymkiewicza, którego podziwiam, szanuję i którego dobre intencje w tej sprawie są dla mnie oczywiste, ale jednocześnie widzę tutaj wielkie zagrożenie i małe szanse na zwycięstwo w takiej rewolucji. To oni są dużo lepiej przygotowani do rozwiązania siłowego, nie my. My nie mamy siły. Naszą siłą jest kartka wyborcza, jeżeli potrafimy jej dopilnować. No a jeśli nie, to co, wyjadą następne setki tysięcy najbardziej aktywnych, najbardziej zdolnych do energicznego oporu i zostanie kurcząca się gromada starszych ludzi w Polsce, którzy nie mają już dokąd wyjechać. Myślę, że to są wybory, te prezydenckie wybory, w których decydują się granice polskiej wspólnoty, tak bym to powiedział, bo być może decydują się one w tym wymiarze zewnętrznym, po prostu dosłownie granice, bo stopień zagrożenia zewnętrznego jest tak poważny w tej chwili, a jednocześnie granice wewnętrzne tej wspólnoty, to znaczy możemy podzielić się tak bardzo, jeżeli te wybory znowu zostaną wygrane przy pomocy metod białorusko-rosyjskich, a już je widzimy, jak są stosowane, choćby wczoraj, jeśli do tego dojdzie poczucie sfałszowania wyborów, zmanipulowania, no to podzielimy się ostatecznie na dwa różne bloki, grupy, nie powiem narody, bo wydaje mi się, że uczestniczę w pewnej wspólnocie narodowej. Nie sądzę, żeby ci, którzy wybierają fałszerstwa, którzy wybierają szkło kontaktowe, czuli się uczestnikami wspólnoty narodowej, także jakiejś innej wspólnoty narodowej. Ich łączy coś innego. Nienawiść. Nienawiść i strach do tej Polski, przed tą Polską, którą my kontynuujemy. Z tego, co pan, panie profesorze, mówi, no niestety wyłania się taki oto obraz, że przychodzi nam ufać i wierzyć w mechanizmy demokratyczne, co do których zaufania nie mamy. Prawda? Ponieważ jakby, no, mało w tym wszystkim widzimy do przodu. Znaczy, co się może wydarzyć w sytuacji, jeżeli dojdzie do fałszerstw. Oczywiście nie chcemy tego, nikt tego nie chce i wydaje nam się, że jesteśmy w stanie wygrać w sposób uczciwy, w sposób transparentny i taki, który wszystkim, no, jakby daje dumę z powodu tego, że narzędzia demokratyczne zostały uszanowane. Natomiast co w sytuacji, jeżeli do takich rozwiązań demokratycznych mechanizmów nie dojdzie? Ja nie mam recepty i to już kilka razy powtarzałem, że myślę, że jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy trzeba powiedzieć, nasze okręty, którymi przypłynęliśmy do tego momentu, są już spalone, naprawdę nie mamy dokąd wracać. Musimy to wygrać, a nie zastanawiać się nad wariantami B, scenariuszami alternatywnymi. Bo ja tych scenariuszy nie widzę. Oczywiście są tacy, którzy je widzą, rysują, ale przez to osłabiają wolę zwycięstwa, determinacji, która powinna nam towarzyszyć w tych wyborach, wyborach prezydenckich. Bo jeżeli mówimy, tak jak usłyszałem od pewnego bardzo poczciwego, bardzo przeze mnie szanowanego działacza Prawa i Sprawiedliwości, że to nie szkodzi, jak przegramy te i następne wybory, długi marsz jest tym, co jest nam potrzebne. Ja nie widzę perspektywy długiego marszu i mówię to nie tylko, żeby mobilizować, żeby pobudzać determinację, tylko szczerze, naprawdę nie widzę takiej strategii długiego marszu w wykonaniu PiS-u. Wydaje się, że my w tym długim marszu już jesteśmy od jakiegoś czasu, prawda? Może już by trzeba jednak myśleć w kategoriach tych, którzy powinni szybko przejąć władzę w tym kraju. Prawda? Tak, więc tego też dotyczył mój list, że oczywiście taki długi marsz polska historia wykonuje od tysiąca lat. Ja nie mam wątpliwości, ani nie czuję zagrożenia dla Polski, że ona nie przetrwa tych wyborów, bo Polska przetrwa, oczywiście. Tylko już
Nie sądzę, żebym ja oglądał wyniki tego zwycięstwa, odzyskania, powiedziałbym, godnego miejsca Polski wśród narodów Europy, bo przegrana w tych wyborach na długie lata zahamuje taką perspektywę, jeżeli nie nastąpi bezpośrednia interwencja opatrzności, która oczywiście zawsze nastąpić może. Natomiast uważam, że na pewno skończy się misja PiS-u na tych przegranych wyborach. No bo po prostu ta partia zawiedzie nas jako obywateli, jako główna organizatorka opozycji. Natomiast jeśli wygra, to PiS spełni swoje zadanie najważniejsze, którym jest przełamanie tego muru. Tego muru, który rośnie, który krzepnie z każdą, powiedziałbym, z każdą chwilą i który, jeśli teraz nie zostanie przełamany, to on sam nie runie. Mam wrażenie, że niektórzy działacze PiS-u liczyli, że on sam się rozpadnie, że ludzie no po prostu uznają, król jest nagi, krzykną i wybiorą pięknie ubranego przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości. Ale król jest ciągle skutecznie zasłaniany. Sprzedajnych, powiedziałbym, sług tego króla w mediach wystarczy wciąż, żeby umacniać ten układ, który jest dla nas zabójczy. Gospodarczo, militarnie, w sferze bezpieczeństwa i co najważniejsze w sferze moralności publicznej, w sferze tej, w której rozstrzyga się rozróżnianie dobra i zła, bo widzimy wciąż zło nagradzane, dobro, powiedziałbym, potępiane, rugowane, ośmieszane. Wiadomo, że bardzo często jest tak w historii, ale bez zaczerpnięcia oddechu, bez tego haustu, świeżego powietrza, wspólnota nie wytrzyma, jeżeli systematycznie jest uczona od lat, że zło jest tym, co popłaca w wyborze na scenie publicznej. Wydaje się, że każdy kij ma dwa końce. Problemem dla Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj mogą być również środowiska ludzi radykalnie widzących to, co w Polsce się dzieje, czy to, co w Polsce dziać się powinno. Pan profesor nie tak dawno rozważał kwestie młodych ludzi, ich powrotu do wartości patriotycznych, pewnego tego właśnie takiego narodowego entuzjazmu. To są ludzie, którzy już też wyobrażają sobie Polskę w zupełnie innej konstelacji politycznej niż ona jest dzisiaj. Czy to nie rodzi jakichś nadziei, które mogłyby być przeniesione właśnie ze względu na utrzymanie wartości i przywiązania do tego wszystkiego, co zwykliśmy nazywać po prostu ojczyzną? Myślę, że patrząc zupełnie bardzo praktycznie i krótkodystansowo, w pierwszej turze wyborów prezydenckich nie widzę żadnego zagrożenia z tego powodu, że wystąpią tam kandydaci inni niż Andrzej Duda. To bardzo dobrze. Natomiast apelowałbym do wszystkich zwolenników innych kandydatów niż Andrzej Duda, żeby w drugiej turze, do której mam nadzieję dojdzie i w której Andrzej Duda będzie miał szansę wygrać, żeby zmobilizowali się i wszyscy, bez wyjątku, oddali głos na Andrzeja Dudę, nawet jeżeli uważają go za nie najlepszego kandydata, niewłaściwego kandydata, niespełniającego kryteriów korwinizmu, prawda, braunizmu czy innych izmów, które w formie bardzo silnych, zwartych ideologii występują w tej wyborczej walce. Dlaczego? Dlatego, bo wydaje mi się, jest tutaj przeciwnik najbardziej dla Polski niebezpieczny, którego odsunięcie umożliwi dopiero otwarcie dalszej debaty o to, nad tym, jaki model odnowy, naprawy będzie dla Polski lepszy. Jeżeli Andrzej Duda nie wygra, no a z pewnością Grzegorz Braun nie wygra, z pewnością nie wygra Korwin-Mikke, z pewnością nie wygra żaden inny kandydat z Bronisławem Komorowskim, a więc to kryterium pragmatyczne. Apelowałbym, żeby przemówiło do tych, którzy, krótko mówiąc, starają się uzyskać od razu doskonały stan w wyniku tych wyborów, to znaczy taki, na jakim zależy im najbardziej. Wszystko albo nic, Korwin albo nic, Braun albo nic. Myślę, że tego rodzaju nastawienie na szczęście nie cechuje większości tych wyborców i że zagłosują oni na kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Że Prawo i Sprawiedliwość zrobi wszystko, żeby ich do tego zachęcić, a nie zniechęcić. Tak, to byłoby rzeczywiście działanie bardzo wskazane. Ja z kolei chciałbym, żebyśmy na moment odeszli i w stronę trochę bardziej taką futurystyczną. Mamy drugą turę, mamy, powiedzmy, prezydenta Komorowskiego, mamy Andrzeja Dudę.
Te wybory rozgrywają się na mapie bardzo radykalnych i złożonych rzeczy, które dzieją się w naszym regionie. Wojna na Ukrainie, zagrożona Prybałtyka, zagrożona na Dniestrze, generalnie bardzo, bardzo taka agresywna postawa Rosji w ciągu ostatnich kilku lat, która w tej chwili wydaje się osiąga pewne apogeum. Który z tych kandydatów reprezentuje jaki ewentualnie stosunek do Rosji po wyborach? Mówimy o Komorowskim, mówimy o Dudzie. No cóż, jeśli miałbym teraz jeszcze wskazać jakiś zarzut w stosunku do kampanii wyborczej po znakomicie zainaugurowanej konwencji Andrzeja Dudy, to ten jeden na pewno mam. Niewykorzystanie tego największego atutu, jakim jest racja, dowodnie wykazana racja Prawa i Sprawiedliwości, wyborze linii w stosunku do Rosji, wyborze jakiego dokonał Lech Kaczyński, jaki reprezentował Jarosław Kaczyński. Jeżeli przeczytałem wczoraj w tygodniku Do Rzeczy w wywiadzie Jarosława Kaczyńskiego, że Jarosław Kaczyński mówi, że przegraliśmy przez Ukrainę, to po prostu ręce mi opadają. No tak powiedział Jarosław Kaczyński. Może pan rozwinąć, co to znaczy? Że przegraliśmy w wyborach samorządowych przez Ukrainę, ponieważ padł taki blady strach, prawda, na wykorzystany przez media platformerskie, na dużą część społeczeństwa, że skupiła się wokół no, rządzących, którzy obronią. No tak jak pani premier Kopacz mówiła, schowają w kuchni. Ale przecież ta ekipa, mówimy tutaj o rządzących dzisiaj w Polsce, wydaje się całkowicie skompromitowana, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa Polski. No i wydaje mi się, to powinno być piętnowane non-stop, codziennie, nie tylko euro, ale że ta wojna, która nam grozi, przyjdzie, jeśli będzie tutaj rząd Platformy Obywatelskiej i Bronisław Komorowski na czele państwa, ponieważ taka Polska bezbronna, gotowa przyjąć każde wpływy ze strony moskiewskiej, jak tego dowodziły lata praktyki rządów Donalda Tuska, zaprasza agresję. Polska natomiast, która, tak, teraz można to powiedzieć, wpasowuje się do bardziej stanowczego tonu w stosunku do Rosji Putina, jaki reprezentuje choćby polityka amerykańska w tym momencie, nie wiadomo jak długo, taka Polska ma szansę przetrwać kryzys bezpieczeństwa, kryzys najbliższych kilkunastu miesięcy. Oczywiście nie sądzę, żeby należało występować w roli jakiegoś lidera całego bloku, który by występował przeciwko Rosji. Na pewno ostrożność i roztropność jest wskazana, bo Zachód przecież prowadzi swoją grę. Zachód, czy raczej poszczególne państwa, nie ma Zachodu, są poszczególne państwa zachodnie, prowadzą swoją grę z Rosją. Myślę, że bardzo ciekawym przykładem tej gry jest zapowiadana książka Jurgena Rota. Bo to nie jest tak, że BND daje jakieś informacje dziennikarzowi, tylko po to, żeby napisał książkę. Tylko jest to sygnał wysłany przez Berlin do Moskwy. Jak ustąpicie nam w takich sprawach, na których nam zależy, ja nie wiem, jakie to są sprawy, nie wnikam, bo nie potrafię tego wskazać. Jeśli nam nie ustąpicie, to możemy dalej uchylić rąbka tajemnicy, prawda? Oczywiście to byłoby śmiertelne zagrożenie nie dla Putina, tylko dla Donalda Tuska, dla Bronisława Komorowskiego, dla Gazety Wyborczej, dla TVN-u, dla tych wszystkich, którzy zaangażowani są całym swoim jestestwem w kłamstwo smoleńskie. Oczywiście dla Niemiec ujawnienie tego rodzaju, powiedziałbym, no bardzo kłopotliwej prawdy na temat Smoleńska, kłopotliwej dla tutaj spolegliwej bardzo ekipy rządzącej w Warszawie, byłoby na pewno niewygodne. Ale wyraźnie widać, że Niemcy są gotowe grać tym, delikatnie, dyskretnie grać, bo na czymś im zależy, na ugraniu czegoś w stosunku do Rosji. Naturalnie pokazy siły amerykańskiej też nie służą obronie Polski. Służą grze amerykańskiej polityki z Rosją, grze, z której Ameryka także może się w każdej chwili wycofać. Więc nie namawiam, broń Boże, do tego, żeby ślepo zaufać teraz tej zmianie w stosunku do Putina jako trwałej zmianie, bo czytam niektóre tytuły prasy amerykańskiej zajmującej się polityką zagraniczną i widzę, jak silne jest nastawienie w elitach eksperckich amerykańskich do tego, by wrócić do stołu obrad z Władimirem Putinem, by oddać mu jakiś kawałek tego, czego on się domaga. No dokładnie tak, jak to było w Monachium w stosunku do innego ambitnego polityka z Europy Środkowej lat temu, 70 kilka. I
myślę, że nie możemy tego zapominać, nie możemy o tym zapominać, nie możemy tego lekceważyć. A więc korzystając z tej chwilowej gotowości niektórych państw zachodnich do ostrzejszego grania z Putinem, pamiętajmy, że to jest gra, która w każdej chwili może się przetoczyć nad naszymi głowami i naszym kosztem. Ale to nie znaczy, że nie mamy w tym momencie właśnie odwołać się do tego. Widzicie, mieliśmy rację, my, Prawo i Sprawiedliwość, my, którzy ostrzegaliśmy przed Putinem, a Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz, Radosław Sikorski okazali się ludźmi albo skrajnie niekompetentnymi, to co najmniej można powiedzieć, albo ludźmi, którzy działali na szkodę polskiej, świadomie na szkodę polskiego interesu narodowego, państwowego, na szkodę naszych współobywateli. I to trzeba mówić codziennie. Ja mam wrażenie, że takie komunikaty się przewijają do opinii publicznej. Myślę, że może z racji rzeczywiście małego dostępu do mediów, które mają zasięg ogólnopolski, ale jednak się przebijają. Pytanie właściwie jest tylko takie, czy Polacy już rozumieją to, co się w tej kwestii komunikuje, czy jesteśmy gotowi jako naród do przyjęcia pewnej niewygodnej bardzo prawdy przecież, że ostatnich kilka lat po prostu straciliśmy, zwłaszcza w polityce wobec najbliższych sąsiadów, zwłaszcza tych, którzy byli w nas wpatrzeni, to wpatrzeni jeszcze tak niedawno, bo przecież do kwietnia 2010 roku, po katastrofie smoleńskiej, tak naprawdę nastąpił gigantyczny zwrot polskiej polityki wschodniej i właściwie spalenie wszystkich możliwych mostów na linii wszystkich tych sąsiadów, którzy rzeczywiście wiązali z Polską jako liderem tego małego euroregionu poważne nadzieje. Odpowiedzialność w tej sprawie, w sprawie nie dotyczącej Polski, ale dotyczącej zasadniczego sukcesu Władimira Putina w jego ofensywnej, agresywnej, imperialnej polityce w całej Europie Wschodniej. Przełomowa rola w tej sprawie należy się Donaldowi Tuskowi. On utorował to wszystko. Utorował swoją decyzją z 2007 roku, że pierwszym gościem, którego przyjmie jako urzędujący od jednego czy od dwóch dni premier, będzie ambasador Federacji Rosyjskiej, że pojedzie najpierw do Moskwy, a nie do Kijowa, że zdecyduje się pojechać pokłonić prezydentowi Putinowi w momencie, kiedy już nikt z całego świata do Putina nie jeździł, ponieważ trwała formalna kampania wyborcza w Rosji, a w czasie kampanii wyborczej na jej ostatniej prostej nie odwiedza się ustępującego prezydenta. To wszystko były jasne deklaracje, że Putin teraz jest naszym wyborem, a przypomnę, było to nie wtedy, kiedy Putin był uważany za gołębia pokoju, to było po wygłoszeniu przez Władimira Putina szokującej dla całego zachodniego świata mowy w Monachium na początku 2007 roku, najbardziej zimnowojennej mowy, jaką Władimir Putin w całej swojej karierze wygłosił. Nigdy później tak ostro przeciwko Zachodowi i Stanom Zjednoczonym nie wystąpił. Mówił, chcecie wojny, będziecie mieli wojnę. My mamy swoją strefę wpływów, nie wpuścimy tu nikogo. No to było szokujące wystąpienie na bardzo ważnym forum. I wybrał takiego Putina. Nie, że my ex post rzutujemy sobie dopiero, że no Putin różne złe potem rzeczy zrobił, a wcześniej był świetny. Nie, to była decyzja bardzo jasna, świadoma. Wybieramy tego Putina, bo traktujemy go jako zagrożenie i w związku z tym spróbujemy go ugłaskać. Licząc, że może uda się go ugłaskać Ukrainą, niech sobie bierze tą Ukrainę, prawda, nie będziemy się w tę stronę oglądać, nas zostawi w spokoju. No to zobaczyliśmy 10 kwietnia, jak nas zostawił w spokoju. Zobaczyliśmy to 9 kwietnia, w momencie, kiedy otwierany był gazociąg północny uroczyście przez prezydenta Miedwiediewa. I zobaczyliśmy to 8 kwietnia, cały czas mówię o 2010 roku, kiedy w Pradze ten sam prezydent Miedwiediew spotykał się z Obamą, podpisując układ o redukcji zbrojeń ofensywnych, w którym no, widać było, że ten epismen amerykańsko-rosyjski będzie dokonywał się kosztem krajów Europy Środkowo-Wschodniej. I tego nie wolno zapomnieć, to trzeba przypominać. Jednocześnie, to powiedziawszy, muszę powiedzieć, że zdaję sobie sprawę, że przypominanie tego rodzaju argumentów z zakresu polityki zagranicznej ma ograniczoną siłę
oddziaływania w naszej sytuacji politycznej, w naszym kraju, na rynku wewnętrznym, powiedziałbym, naszej polityki. Dlaczego? Dlatego, że kilka milionów głosów, które zostaną naprawdę oddane, nie sfałszowane, tylko naprawdę oddane na Bronisława Komorowskiego, to są głosy, na które nie wpłyną żadne fakty, bo to są głosy oddane w obronie interesów. Tu nie chodzi o opinię, tu nie chodzi o ideę, tu chodzi o interesy. I tutaj, gdyby został wskrzeszony prezydent Lech Kaczyński, wstał i opowiedział, jak było, gdyby Władimir Putin stanął obok niego i powiedział, tak naprawdę było, to nie wpłynie na te kilka milionów głosów. Po prostu oni wybiorą. To nie chodzi o Tomasza Lisa, nie chodzi o Gazetę Wyborczą. Wybiorą swoje interesy lub to, co wydaje im się, jest z ich interesem związane. A to jest mianowicie ten gigantyczny układ patronacko-kliencki, który widzieliśmy choćby tu w Krakowie. Wiec poparcia dla Bronisława Komorowskiego. Szefowie wszystkich istotnych spółek miejskich, podległych władzy samorządowej, stawili się tam karnie. I co myślą ci, którzy pracują w tych spółkach? No źle zagłosuję, to co? To może po wyborach już nie będę pracował. To jest bardzo ważny argument. Jakim argumentem w tym kontekście jest sprawa smoleńska, czy sprawa polityki wschodniej? No to są abstrakcje. Także mówiąc o konieczności przypominania tych spraw, myślę, że one mogą przechylić szale, ale one nie zmienią niestety od razu tego stanu rzeczy, który sprowadza się do zabetonowania układem interesów sprzecznych z interesem Polski, sprzecznych z interesem demokracji, sprzecznych z pojęciem obywatelstwa, zabetonowania przez lata rządów Platformy Obywatelskiej, no, ugruntowany na znacznie dłuższej tradycji, powiedziałbym, sięgającej 17 września 1939 roku. Wracamy do kwestii wyborów. Panie profesorze, przez moment spróbujmy się zastanowić nad tym, jakimi narzędziami, jakimi argumentami należałoby sięgać po elektorat, który dzisiaj nie jest w zasięgu Andrzeja Dudy. Zwłaszcza ten, o którym Pan przed chwilą powiedział, bo zakładamy, że jednak tam jest największa liczba ludzi tych, których trzeba by ściągnąć jednak na tę stronę, bo to będzie ważyło, prawda? No cóż, myślę, że od strony merytorycznej Andrzej Duda prowadzi kampanię dobrze, czy jego sztabowcy dobrze wybierają te istotne obszary, w których on powinien zabrać głos. Byłem na spotkaniu z panem doktorem Andrzejem Dudą w Poznaniu, spotkaniu Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I tam właściwie całe swoje długie 40-parominutowe wystąpienie pan Andrzej Duda poświęcił, chciałbym, jednej sprawie: wprowadzeniu Polski na ścieżkę rozwoju gospodarczego, z której Platforma Obywatelska ściągnęła Polskę. Nie była oczywiście Polska na takiej ścieżce, powiedziałbym, bardzo efektownej przez całe te 20 czy 18 lat przed Platformą Obywatelską, ale no niewątpliwie Platforma Obywatelska dodatkowo, powiedziałbym, wyhamowała te możliwości rozwoju gospodarczego, które Polska ma. No wystarczy przypomnieć takie symbole jak pan Janusz Palikot jako prezes czy przewodniczący tej komisji, która miała usprawnić działanie polskich urzędów. No widzimy, jak to funkcjonuje. No nie chcę tego opisywać, wszyscy Państwo to wiecie lepiej pewnie ode mnie, ale wiedzą to także wyborcy, że to państwo nie działa najlepiej. Odwołanie się zatem do takiego ogólnego kierunku, powiedziałbym, obietnicy, którą daje nowy prezydent, że zmiana jest potrzebna, żeby żyło nam się lepiej, żebyśmy mogli liczyć na to, że nasze dzieci zostaną w kraju, a nie wyjadą z niego. Żebyśmy mogli liczyć na to, młodsze pokolenie, że warto w ogóle mieć dzieci, że nie jest to no, jakieś śmiertelne ryzyko ze względów finansowych, które doprowadzi do klęski życiowej, ale jest to ważna inwestycja nawet z prywatnego punktu widzenia. Przepraszam, że używam takiego określenia. Myślę, że tego rodzaju argumenty są dobre. Problem polega na tym, że tak jak pan redaktor zauważył, można zobaczyć to w telewizji Republika i telewizji Trwam w dziennikach, w tych dwóch telewizjach. Natomiast gdzie indziej słyszymy tylko i wyłącznie o tym, że
Andrzej Duda odpowiada za aferę Skoku, za zamordowanie Barbary Blidy, za wojnę, prawda, rosyjsko-ukraińską oraz... Tak, za wszystko, tak, tragedię samolotu również w Alpach, tak, wydaje mi się, że też. No więc, no tu jest jakaś bariera, której największy geniusz strategiczny może ze strony PiS-u nie podołać. Choć powiedziałbym, że w 2005 roku też nie było łatwo, a jednak mam wrażenie, że więcej było pomysłów ze strony młodego Kurskiego, tak bym powiedział, bo teraz mamy już do czynienia ze starym Kurskim, prawda? Pomysły, które są potrzebne. Tak, tak. Starsze o 10 lat, tak. Obiektywnie rzecz ujmując. Otóż brakuje mi takich pomysłów. Nie mówię tutaj o dziadku z Wehrmachtu tylko, ale po prostu wtedy ta kampania wyborcza wibrowała nowymi pomysłami, które codziennie wrzucane powodowały zamęt w szeregach przeciwnika. Tymczasem tutaj mamy do czynienia raczej z próbą, powiedziałbym, rozgrywania partii szachów z przeciwnikiem, który używa pałki na szachownicy. No. Ale czy to nie jest trochę też tak, że tam ten fenomen 2005 roku był spowodowany również i pewnym odbiorem społecznym możliwej koalicji, która dawałaby większość konstytucyjną? Bo pamiętajmy, że myśmy wtedy wszyscy żyli przekonaniem, że Prawo i Sprawiedliwość z Platformą Obywatelską jako te siły postsolidarnościowe spróbują wznieść się na wyżyny przemian i spróbują razem jednak tą Polskę z tego komunizmu szybciej wyciągnąć. Tak, takie były przynajmniej nastroje. Być może to też wpływało na tamten wynik i na to, że Prawo i Sprawiedliwość miało tak duże zaufanie wśród ludzi. Później oczywiście to się rozsypało natychmiast właściwie i jakby nie było już mowy o tym, żeby te dwie siły się zeszły. Natomiast ten moment przed wyborami był rzeczywiście taki pełen entuzjazmu i wiązał się po prostu z możliwością uzyskania większości konstytucyjnej. Dzisiaj nie mamy z tym do czynienia. Myślę, że różnica też polegała na tym, że ten przekaz medialny z roku 2005 był taki, że sytuacja wewnętrzna Polski jest zła, no bo była afera Rybina, SLD się skompromitowało i jest potrzebna zmiana. A dzisiaj przekaz medialny jest inny, spójny, powiedziałbym, z kampanią. Nie potrzebujemy zmiany, musimy kultywować to, co jest. Zmiana jest śmiertelnie niebezpieczna. I to oczywiście jest dużo trudniej przebić, tu się zgadzam. Natomiast no, to jest pytanie o relację między rzeczywistością i nierzeczywistością wykreowaną przez media. Jak długo ta nierzeczywistość może przykrywać rzeczywistość? No, to jest pytanie, na które nikt z nas nie ma odpowiedzi, ale trzeba tłuc głową w ten szklany ekran, żeby go w końcu przebić. Tłuc głową, no oczywiście używając tej głowy wcześniej jak najbardziej zgodnie z jej przeznaczeniem, to znaczy, żeby to uderzenie było skuteczne, żeby przebić właśnie ten ekran. Dlatego tęsknię za pomysłami jakichś, no właśnie, następców Kurskiego, które by pozwoliły wślizgnąć się gdzieś do tego przekazu medialnego, skomplikować tę narrację, którą codziennie nam powtarza pan Ziemiec, pan Kraśko i inne, no powiedziałbym, postaci telewizji nazywanej publiczną czy TVN. Panie profesorze, w Poznaniu miał pan okazję odczytać list do Andrzeja Dudy. Pan ma go ze sobą dzisiaj. Czy tak, może go zezwać? Bardzo chętnie, to jeżeli można na koniec tej części. Jeżeli państwo nie macie nic przeciwko, chciałbym namówić pana profesora do przeczytania tego, co skierował do Andrzeja Dudy. Jeżeli państwo się zgodzą, to jest na 10-12 minut czytania, myślę. I może potem dyskusja. Ja później chciałbym jeszcze wrócić do kwestii chyba najważniejszej, o której tutaj jeszcze nie mówiliśmy, mianowicie kwestii wojny na Ukrainie. I chciałbym, żebyśmy tym akcentem, w kontekście również i polskich wyborów i tego wszystkiego, czy Polska w kwestii ukraińskiej robi w ogóle cokolwiek, nie mówię, że dostatecznie, ale cokolwiek. Co powinniśmy robić jako państwo? Jak powinniśmy reprezentować swoje interesy właśnie w obliczu tej wojny na Ukrainie? Ale to zakładam, że no, może najpierw o sprawach ukraińskich. Może spróbujmy najpierw o sprawach ukraińskich. No i rozumiem, że zostawiamy jednak sporą część na rozmowę. Tak, oczywiście zakładamy, że mamy jeszcze ponad godzinę, także około 45 minut przeznaczymy na pytania. Ukraina, panie profesorze.
czy pytanie o Ukrainę. Pytanie o Ukrainę. Czy, bo ja na przykład pamiętam tylko jedną historię, która wiązała prezydenta Komorowskiego z Ukrainą, to jest zaproszenie Janukowycza na mecz do Polski. I to jest ostatnie, co pamiętam, jeżeli chodzi o jego zaangażowanie poważne w sprawy ukraińskie. Czy jesteśmy w stanie cokolwiek w tym okresie od 2012 roku do dziś wskazać jako elementy, które polską rację stanu na Ukrainie reprezentowałby polski prezydent? Myślę, że tutaj odpowiedź na to retoryczne pytanie może być bardzo krótka. Szkoda chyba się zajmować tym zagadnieniem, bo nie ma o czym mówić. Znaczy można mówić o różnych błędach, skandalicznych błędach, czy wręcz prowokacjach w wykonaniu przede wszystkim ministra spraw zagranicznych, pana Radosława Sikorskiego, absolutnie kompromitujących Polskę na arenie międzynarodowej. Więc to tyle właściwie powiedziałbym o tym, natomiast widzę tu inny problem, znacznie poważniejszy. Jak przekonać naszych współobywateli i naszych współwyborców, którzy być może będą głosowali razem z nami na Andrzeja Dudę, albo wahają się teraz nad tym, wybierając może z tego powodu Janusza Korwin-Mikkego, czy Grzegorza Brauna, a może niektórzy zdecydują się zagłosować na Bronisława Komorowskiego, nawet z tego powodu, ponieważ boją się Ukrainy tak bardzo, że uważają, że każda myśl o tym, iż niepodległa Ukraina jest w polskim interesie narodowym, jest myślą ryzykowną, niebezpieczną, grożącą nam bardzo poważnymi, fatalnymi konsekwencjami. Jak przekonać, no jeżeli można tak powiedzieć, nas samych, jak przekonać tę część, która ma twarz bardzo zacną, bardzo powiedziałbym zasłużoną twarz księdza Isakowicza-Zaleskiego. Przykładowo rzucam, bo są oczywiście postaci znacznie mniej zasłużone, znacznie mniej zacne, za to znacznie bardziej jeszcze zajadłe, powiedziałbym, w sprowadzaniu wszystkich problemów współczesnego świata do groźby ONUPA. Otóż, no myślę, że nie dość oczywiście przypominać o zbrodni ludobójstwa ukraińskiego, ukraińskich nacjonalistów na Polakach w czasie II wojny światowej. To jest rzecz, którą stale musimy pamiętać. Ale wciąż wracam do tej, moim zdaniem, prostej, choć wiem, że nieskutecznej często w rozmowach właśnie ze zwolennikami tych tez strachu przed Ukrainą, takiej no, prostej argumentacji. Otóż no, w tej chwili Rosja zajmuje się Ukrainą. Jak długo Rosja, mówiąc cynicznie, najbardziej cynicznie jak można, jak długo Rosja zajmuje się Ukrainą, jak długo Ukraina jest kłopotem dla Rosji, tak długo Rosja nie może postawić następnego kroku, którym może być Polska. Oczywiście może być Litwa, Łotwa, Estonia, już słyszymy, na przykład wczoraj był apel 200 mieszkańców Kłajpedy o pomoc. O przyłączenie do Rosji po prostu. Ja przypominam apel trzech osób, tylko trzech osób, założycieli Związku Ludności Narodowości Śląskiej z grudnia 2013 roku w formie listu otwartego, opublikowanego, listu do ambasadora Federacji Rosyjskiej, żeby nie kierować rakiet z Kaliningradu na Śląsk, bo Śląsk to nie jest Polska, Śląsk kocha Rosję w odróżnieniu od rusofobów Polaków. Było tylko trzy osoby, więc no, zupełnie pomijalna grupa. Ale to był grudzień 2013 roku, a co będzie w grudniu 2015 roku, ja nie wiem. Więc to uspokajanie, że u nas nie ma mniejszości rosyjskiej, to w związku z tym jesteśmy bezpieczni, jest moim zdaniem całkowicie nieprawdziwym argumentem. A zatem Ukraina spełnia efektywnie funkcję buklerza, przedmurza, można różne tutaj, chcąc nie chcąc, bardzo można współczuć Ukrainie tej roli. Ale spełnia taką rolę. I jak długo będziemy trzymać się przekonania, że Ukraina w swojej integralnej całości jest dla nas bezpieczniejszym sąsiadem niż Rosja, która ma takie, a nie inne siły zbrojne zdolne sparaliżować Polskę, nie mówię zmieść z powierzchni ziemi, bo to oczywiście trudniejszy do wyobrażenia scenariusz, ale sparaliżować Polskę tak, że nie będziemy mogli się obronić. Że to Rosja jest bardziej niebezpieczna dla naszej gospodarki niż Ukraina,
bo to rosyjski kapitał próbował przejąć całą infrastrukturę na wybrzeżu, przypomnę, nieudany deal z 2002 roku, który zepsuł stosunki między Putinem a SLD, kiedy to no, Putin przyjechał do Warszawy kupić naftoport gdański de facto dla rosyjskiej spółki, czy starania niejakiego pana Kantora o wykupienie azotów tarnowskich, od których zależy los całego polskiego rolnictwa, można powiedzieć. No to są przykłady tego, co no, ma znaczenie dla naszej gospodarki, prawda? I tak dalej, i tak dalej. No myślę, że Ukraina nie jest efektywnie zagrożeniem dla bezpieczeństwa całej Polski. Natomiast jeżeli Ukraina utrzyma się w swojej całości terytorialnej, z Krymem, z Donbasem, to taka Ukraina w dużo mniejszym stopniu będzie dla nas zagrożeniem jako nacjonalistyczna, szowinistyczna, niż Ukraina, od której Rosji uda się oderwać. Donbas, Krym oficjalnie, bo ta pomniejszona Ukraina będzie Ukrainą rzeczywiście bardziej nacjonalistyczną, bo będzie w niej bardziej jednolita narodowościowo, ukraińska, zdominowana przez narrację postbanderowską, czy banderowską po prostu, patriotyzmu, swojej ideologii, tak bym powiedział. Tego rodzaju Ukraina okrojona przez Rosję jest po prostu dla nas dużo gorszym sąsiadem niż Ukraina w całości, w obecnym kształcie. Dlatego w naszym interesie jest pomagać Ukrainie obronić ten kształt terytorialny, który odziedziczyła po rozpadzie Związku Sowieckiego. Bo taka Ukraina jest wieloetniczna, jest Ukrainą, która nie może narzucić jednolitej narracji nacjonalistycznej, szowinistycznej od, prawda, Bugu po Don. Taką narrację można narzucić, owszem, ale od Bugu po Dniepr, nie dalej. I to jest dodatkowy argument, moim zdaniem, który warto stale podnosić. Znaczy, wydaje się panie profesorze, panu, że w ogóle to zagrożenie tej narracji w ogóle jest realne? Mówimy o tej powiedzmy banderowskiej, probanderowskiej, ołunowskiej, tak? Myślę, że jest realne. Że jest realne. Myślę, że jest realne, tak. W momencie, kiedy Rosja oderwie od Ukrainy wschodnie prowincje, kiedy Zachód się na to zgodzi, kiedy frustracja będzie dominującym uczuciem, prawda, na terenie Ukrainy i kiedy na kim najłatwiej będzie wywrzeć tę frustrację. No nie na Rosji, na Polakach. Tak, myślę, że ten scenariusz jest realny. On się wcale nie musi sprawdzić, ale on się może sprawdzić tylko wtedy, jeżeli pozwolimy na okrojenie Ukrainy. Jeżeli nie pomożemy Ukrainie w walce o zachowanie jej całości terytorialnej. Wydaje się, że nie mamy za wielu argumentów w tej chwili na prowadzenie, powiedzmy, aktywnej polityki proukraińskiej i takiej, o której pan profesor w tej chwili powiedział. W każdym razie takich elementów nie widać, do dziś nie widać. No cóż, myślę, że jeżeli takie kraje jak Kanada, oczywiście daleko są, bezpieczniejsze, wysyłają już broń na Ukrainę. Jeżeli jest możliwość pobudzenia niektórych krajów Unii Europejskiej do bardziej energicznego wsparcia Ukrainy, Polska odgrywa odwrotną rolę raczej w ostatnim czasie, prawda? No to myślę, że to jest rola, do której możemy wrócić, prawda? Organizować koalicję chcących wewnątrz Unii Europejskiej pomagać Ukrainie. Z całą pewnością możemy tutaj znaleźć Szwedów, z całą pewnością możemy tutaj znaleźć wszystkie kraje nadbałtyckie, które są bezpośrednio zagrożone agresją rosyjską. Myślę, że coraz wyraźniej możemy znaleźć także Finów, którzy też są wprost zagrożeni. Rumunów, bardzo ważny kraj, duży kraj, o którym w ogóle zapominamy, bo biadolimy nad zwrotem, którego dokonał Orban. Dokonał, bo nie miał z kim prowadzić innej polityki. Nie miał wyjścia. Tutaj oczywiście nie rozgrzeszam całkowicie Orbana, bo uważam, że złego wyboru dokonał. Ale w pewnym sensie mógł mieć wrażenie, że wyboru żadnego nie ma. Ta Unia Europejska, o ile śledzimy to, co dzieje się wokół Węgier, i zwłaszcza poprzez instytucje bankowe, wywierała w ostatnich kilku latach co najmniej no bardzo poważne naciski na Węgry i powodowały, że rzeczywiście Węgry kierowały się w stronę rozwiązań alternatywnych, można powiedzieć, prawda? No tak, oczywiście. Oczywiście to dotyczy jeszcze mniejszych krajów, takich jak Słowacja.
no w Czechach niestety z powodów różnych, pewnie agenturalnych także, ale i wewnętrznych, które nie mają nic wspólnego z agenturą, skompromitował się rząd najlepszy, jaki mógł być partnerem dla Polski, tyle tylko, że wtedy za partnera ODS-u tę rolę spełniał Donald Tusk, który kłaniał się Moskwie w tamtym czasie. A to był najbardziej prozachodni, pronatowski rząd w historii Czech po 1992 roku. Ten rząd to Polanka, no niestety, i później jego następcy, niestety obydwa skompromitowane. I Czechy dzisiaj też grają w tej drużynie prorosyjskiej. Ale jest Rumunia, jeszcze raz powtórzę, bardzo ważny, duży kraj, znacznie większy od Węgier i od strategicznie ważniejszy od Czech i Węgier, z którym mieliśmy tradycję współpracy w okresie międzywojennym. I myślę, że warto by było uświadomić sobie, że jest ten kraj na mapie i warto z nim tę współpracę nawiązać. Podobnie Bułgaria, jak powiedział pan redaktor sam przed chwilą. A więc jest tutaj kilka ruchów, które może nasz kraj wykonać, by nie występować w roli samotnego jeźdźca szarżującego na wysokie mury Kremla. Nie. Jest nas tutaj więcej, którzy czekają na to, co zrobi Polska, największy kraj w regionie. Polska może zorganizować koalicję chcących wewnątrz Unii Europejskiej, która będzie wpływała efektywnie na politykę Unii Europejskiej, albo efektywniej niż robi to cesarz Europy Donald Tusk. Realnie wielu dzisiaj komentatorów i wiele instytucji przyglądających się temu, co się dzieje na Ukrainie, czy między Rosją a Ukrainą, właściwie większość tych ośrodków jest zgodnych, że w okolicach maja może nastąpić potężna eskalacja konfliktu zbrojnego. Czy w obliczu ewentualnego zaangażowania się, czy Kanady, czy Stanów Zjednoczonych, zbrojnie, sprzętem, finansowym, o tym się przecież mówi, czy istnieje według pana profesora zagrożenie, że ten konflikt ogarnie również nas? I to w sposób taki czysto bezpośredni. Ja oczywiście tego nie wiem, ale moje przewidywania są inne. Te przewidywania, które zapewne wkrótce będzie można sfalsyfikować lub zweryfikować. Moje przewidywania są raczej takie, że idzie w kierunku nowej ugody amerykańsko-rosyjskiej, że to pokazywanie ów ma służyć uzyskaniu właściwych warunków takiej ugody. Ugody, której, jak sądzę, koszt zapłaci Ukraina przede wszystkim, to znaczy myślę, że może stracić Krym. I myślę, że należy robić wszystko, żeby do tego rodzaju ugody nie doszło. Czy Putina zadowala ten teren, który w tej chwili już zajął? Nie, ale można zapytać, a czy Hitlerowi chodziło o Sudety? Nie, mówię tylko w kwestii takiej, czy Rosja jest gotowa do nowej ugody, czy Rosja nie ma szerszych planów? Nie, Rosja na pewno ma szersze plany, to wydaje mi się poza wszelką dyskusją, ale Rosji potrzebna jest taktyka nazywana niegdyś taktyką salami, albo taktyka, którą można by inaczej po leninowsku określić. Dwa kroki naprzód, krok w tył, prawda? No to pięknie Włodzimierz Ilicz Lenin tak właśnie określił. I myślę, że taką taktykę również Władimir Władimirowicz potrafi realizować. Rosja szturmem Europy nie zdobędzie. I na pewno, no nie wierzę, żeby taki scenariusz chciał realizować Władimir Putin, bo nie uważam, żeby był szaleńcem. Natomiast taka taktyka, zabieramy kawałek, zabieramy solenną umowę, że to już koniec, że to jest właśnie to, o co nam chodziło, to są nasze sprawiedliwe roszczenia i za pół roku, za rok przystępujemy do następnego etapu, wydaje mi się sprawdzoną taktyką, która oczywiście w pewnym momencie się kończy. W pewnym momencie następuje przekroczenie linii, za którą jest albo kapitulacja całej Europy, no albo wojna. Mam nadzieję, że Rosja zostanie zawrócona z tej drogi w prosty sposób. Nie będzie żadnego Monachium. Ale myślę, że teraz właśnie na takie Monachium się zanosi. To jest dla mnie najbardziej prawdopodobny scenariusz. Czy Polska w tej chwili, czy ma jakąś rolę do odegrania? To oczywiste, że ma. Natomiast czy jest w stanie odegrać tą rolę przed ewentualnymi wyborami prezydenckimi? Przed wyborami prezydenckimi to ja nie widzę żadnej roli, ponieważ... Czyli będziemy się teoretycznie przyglądali temu, co... No krótko mówiąc, jak pan redaktor wyobraża sobie Bronisława Komorowskiego czy Grzegorza Schetynę w roli rozgrywających polityki europejskiej? Szczerze powiedziawszy, sobie nie wyobrażam.
No ja też, więc dlatego pana pytanie traktuję jako retoryczne. Potrzebna jest zmiana władzy, żeby Polska mogła odgrywać podmiotową, a nie przedmiotową wyłącznie rolę w polityce międzynarodowej, w polityce w Europie Wschodniej. Jeżeli wybory zostaną wygrane, co radziłby pan nowemu prezydentowi, nie Bronisławowi Komorowskiemu, gdyby trzeba było doradzić w kwestii Ukrainy? To pierwsza rzecz to jednak, no powiem brutalnie, czystka na szczytach władzy wojskowej w Polsce. To znaczy iluś generałów na pewno stanowi większe zagrożenie dla Polski niż pożytek dla polskiej obronności. Zmiana tutaj, wstrząs tym skostniałym i źle funkcjonującym aparatem jest potrzebny, ale czystka oczywiście w wymiarze kadrowym, prawda? Żeby te słowa nie zostały odczytane jako wezwanie do 2037 roku. Natomiast to, co jest równie gwałtownie potrzebne, to jest wzmocnienie naszej zdolności obronnej. No bo jeżeli będziemy wymachiwać szabelką, której nie mamy w ręku, no to wtedy jesteśmy tylko śmieszni i żałośni. Jeżeli jesteśmy w stanie zapewnić sobie większe zdolności obronne w perspektywie roku, dwóch, no bo szybciej się nie da, to będziemy brzmieć bardziej wiarygodnie. Więc jeżeli pan minister Siemoniak mówi, że w 2030 roku wejdą na uzbrojenie, być może, tomahawki do nieistniejących jeszcze polskich okrętów podwodnych, może to być troszkę za późno. To może to być troszkę zbyt odległa perspektywa. Myślę, że ta perspektywa, gdyby była dwuletnia, półtora roczna, a decyzję w takiej sprawie trzeba byłoby podjąć dosłownie dzień po objęciu urzędu przez prezydenta, to są gesty, które należy wykonać natychmiast, żeby zacząć rozmawiać poważnie o polityce międzynarodowej z Rumunią, ze Szwecją. Musimy pokazać wolę obrony własnego terytorium w przypadku zagrożenia. Nie dlatego, że chcemy wojny, tylko dlatego, że chcemy pokazać, że jesteśmy gotowi jej uniknąć. A uniknąć można jej tylko wykazując odwagę, a nie strach. Serdecznie dziękuję i wracamy do listy, panie profesorze. Jeżeli można, poprosimy. Bardzo proszę, no to jest list związany ze specyfiką tamtego spotkania. To było spotkanie ze środowiskiem naukowym. Ja miałem reprezentować tam środowiska humanistyczne, ale myślę, że on ma sens, jego odczytanie ma sens tutaj. Tytuł tego tekstu: Prawda, kanon, wolność. Czego potrzebuje humanistyka polska? Prawdy w życiu publicznym, kanonów w szkole, wolności w badaniach naukowych. Nie ma nic bardziej niszczącego dla nauk społecznych niż zakłamanie. Proletariackiej biologii czy rasowo czystej fizyki już na szczęście się nie tworzy. Potężny jednak wciąż i ogłupiający jest nacisk zjawiska zwanego polityczną poprawnością, nacisk na nauki społeczne. Nieuleganie ideologicznym szaleństwom, które napędzają tego rodzaju wzory poprawności, jak kiedyś materializm dialektyczny, a obecnie próba genderyzacji humanistyki i całego życia publicznego, to obowiązek każdej rozsądnej władzy. Niebezpieczne związki władzy politycznej z ideologią to jednak tylko część problemu. Władza ma bowiem stałą skłonność do nie tyle ideologicznego, ile po prostu instrumentalnego wykorzystywania autorytetu nauki do swoich celów propagandowych. To właśnie nauki humanistyczne są tą skłonnością szczególnie zagrożone. Jeżeli wokół widzimy, jak znikają zakłady pracy, rośnie bezrobocie i emigracja zarobkowa, zaś dramatycznie spada do ujemnego poziomu przyrost naturalny, a słyszymy z ust profesorów ekonomii, socjologii czy politologii, że jednak żyjemy na Zielonej Wyspie, to cierpi na tym oczywiście autorytet nauki. Wyciera się prestiż profesorskiego tytułu. Podobnie dzieje się, kiedy profesor historii jest gotów wtórować rządowej chucpie, która zapewnia, że pod rządami aktualnej ekipy Polska osiągnęła najlepszy czas w swoich dziejach, a więc lepszy i ważniejszy od czasu Mieszka i Bolesława Chrobrego, że czas likwidacji polskich stoczni górnictwa jest wydajniejszy i bardziej dla Polski korzystny od czasu budowy Gdyni i Zopu. Służalczy konformizm to postawa niestety nieobca także środowiskom akademickim. Władza polityczna może tę postawę pobudzać, tak jak czyni to w przygnębiający sposób obecna ekipa. To jest zgubne, zabójcze nie tylko dla rzeczywistego autorytetu poszczególnych jej chwalców z naukowymi tytułami, ale także, co ważniejsze, dla zaufania, jakim jest obdarzona w społeczeństwie historia, socjologia, politologia, nauki prawne i wszelkie inne gałęzie pięknego drzewa humanistyki. One pękają pod wpływem tego konformizmu, jakby spróchniałe. Kto się odważy na nich oprzeć, skoro władza wykorzystuje je jak kostur do szturchania opozycji, do ogłupiania społeczeństwa?
Łatwiej, skuteczniej można szukać prawdy i dobrego przewodnictwa z niej wynikającego, kiedy zderzymy opinie. Tych, od których możemy spodziewać się sympatii i tych, którzy mogą mieć inne niż my zdanie. Przykład takiego podejścia do ekspertyzy humanistów dawał świętej pamięci prezydent profesor Lech Kaczyński. Organizowane przez niego seminaria w Lucieniu skupiały znakomitych przedstawicieli nauk społecznych, tak z grona potencjalnych sympatyków prezydenta, jak i z szerokiego kręgu jego otwartych, zagorzałych nawet krytyków. Spotykali się więc w Lucieniu Andrzej Walicki i Paweł Śpiewak z Andrzejem Zybertowiczem i Ryszardem Legutką, Janusz Tasbir i Aleksander Smolar z Marią Dzielską i ojcem Jackiem Salijem. No i tak dalej, nie będę wymieniał tych nazwisk. Z kim spotyka się prezydent Bronisław Komorowski na swoich seminariach? Chyba ze swoim szogunem, profesorem nauk wojskowych. Może również ze znanym filozofem, autorem pracy Transcendentalna jedność a percepcji u Kanta, magistrem Januszem Palikotem. Oczywiście ma obok siebie także profesorów Tomasza Nałęcza i Romana Kuźniara. Czy jednak owe kontakty obecnego prezydenta z uczonymi humanistami przyczyniają się do wzrostu autorytetu prawdy? Proponuję raczej wrócić do tradycji lucieńskiej. Najważniejszym jednak zadaniem, jakie ciąży na politycznej reprezentacji społeczeństwa, zwłaszcza na głowie państwa, jest nie promować kłamstwa. Dam jeden uderzający przykład takiej promocji. Jeśli tuż po 10 kwietnia 2010 roku prezydent Rzeczpospolitej awansował i nagrodził bezpośrednio odpowiedzialnego za bezpieczeństwo swojego poprzednika, szefa BOR, to dał oczywisty sygnał. Kłamstwo jest podstawą życia publicznego. Kiedy z centrum politycznej agory odzywa się tak często taka zachęta do kłamstwa, to rozprzęga się nie tylko humanistyka, ale coś znacznie ważniejszego. Rozprzęga się sama ludzkość, rozprzęga się na pewno jej społeczny wymiar. Tracimy bowiem zaufanie nie tylko do władzy, ale także do słów, do podstawowych pojęć, do rozróżnienia dobra i zła, bez którego nie możemy, nie może, jak uczy Arystoteles, istnieć żadna społeczność. Niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość sprawiedliwość. Te słowa kwiatów polskich Juliana Tuwima wyrażają najprościej obowiązek, któremu sprostać powinien reprezentant Rzeczpospolitej. Ma to najściślejszy związek z losem humanistyki. Bez sprostania temu obowiązkowi wyradza się ona bowiem niestety do roli sofistyki, której płynna zmienność pojęć staje się wygodnym narzędziem robienia karier w służbie tak czy inaczej rozumianej cynicznej władzy kosztem prawdy i niczym więcej. Szacunek dla prawdy i zarazem umiłowanie własnej wspólnoty kulturowo-politycznej, tej, której zawdzięczamy fundamenty naszej tożsamości, to dwa podstawowe zadania humanistyki. Muszą być realizowane przez szkołę i poprzez książkę. Tu straty wydają się w ostatnich latach szczególnie duże. Kolejne tak zwane reformy nauczania systematycznie obniżają rangę przedmiotów humanistycznych i zarazem starają się doprowadzić do destrukcji ich swoistego charakteru. Pierwsze z brzegu przykłady, testomania i pisanie pod klucz, zamiast zachęty do rozwijania indywidualnej wrażliwości i wyobraźni. Systematyczne obniżanie liczby obowiązkowych lektur. Do 10, 5, w końcu zejdziemy do 1 rocznie. A może zrezygnujemy z lektur w ogóle, jeśli usłużni psychologowie powiedzą, że nie należy dzieci i młodzieży przemęczać czytaniem, a może w ogóle porzucimy tę formę cywilizowania człowieka. Rozerwanie związku między nauczaniem historii i nauczaniem języka polskiego, dawniej prowadzonych paralelnie w chronologicznym porządku, skutkuje od lat skutecznym odhistorycznieniem świadomości kolejnych roczników uczniów szkół trzeciej RP. Najpierw mogą usłyszeć coś o Gombrowiczu, by dopiero później dowiedzieć się, jeśli w ogóle, że był jeszcze wcześniej jakiś Sienkiewicz. A czy można zrozumieć Gombrowicza bez wcześniejszego poznania autora trylogii? Nie można oczywiście, ale kto by się przejmował chronologią, porządkiem, poznaniem? Lepiej po prostu wyrzucić trylogię z kanonu lektur, co już zostało zrobione. Teraz trzeba będzie zabrać się za wyrzucenie pana Tadeusza. Czytałem już takie głosy w Gazecie Wyborczej, że trzeba to wreszcie zrobić. Ta szaleńcza, ale jakże skuteczna walka z kanonem prowadzi nie tylko do jego stałego zawężania. Likwiduje się w ten sposób kod wspólnoty kulturowej. Jeszcze bardziej dramatyczne skutki ma wyjątkowy eksperyment wyeliminowania historii jako obowiązkowego przedmiotu z dwóch ostatnich klas liceów i zarazem wprowadzenia pełnej dowolności w profilowaniu tematyki tego kadłubka, który zamiast historii został wprowadzony. Brak wiedzy powoduje, że jesteśmy całkowicie bezbronni wobec codziennej manipulacji medialnej. C
celnie to spuentował profesor Wojciech Roszkowski, który stwierdził, iż najważniejszym sensem nauczania historii jest, abyśmy wiedzieli co, gdzie i kiedy się stało. Dziś spotyka się wielu młodych ludzi, którzy ze znakomitą umiejętnością perswazji są gotowi sprzeczać się na każdy temat, ale nie posiadają w istocie wiedzy na żaden temat. Posiadają sztukę erystyczną, są dobrymi sofistami. W ten sposób nie ma żadnego twardego gruntu, na którym można byłoby się spotkać i powiedzieć: mylisz się, albo ja się mylę. To powoduje, że media, politycy działający w złej wierze, wielkie korporacje mogą nami bezkarnie manipulować, bo nie znamy faktów. Nie mamy się do czego odwołać, nie mamy żadnych twardych danych. Otóż po to jest historia, mówiąc ogólnie cała edukacja, żeby nam pewną ilość takich faktów wprowadzić do głowy, żeby zadźwięczał nam sygnał ostrzegawczy, gdy ktoś nam będzie mówić, że 2 dodać 2 to 5. A przecież ciągle dzisiaj słyszymy, że 2 plus 2 to 5 albo 3, albo że to kwestia sporna, może nawet ideologiczna. Ciągle słyszymy podważanie elementarnej logiki dwuwartościowej w rozmaitych komunikatach medialnych. Właśnie historia jest ważnym uzupełnieniem tej wiedzy, która może nas przed takim stanem obronić. Można jej edukacyjno-obywatelski skutek wzbogacić jeszcze przez przywrócenie korelacji z chronologicznym nauczaniem języka polskiego, zostawiającym jakiś zbiór faktów, poszerzającym nieco kanon. Ten kanon nie może być ciągle taki sam, może być uzupełniany, ale musi być w swym rdzeniu kulturowym stabilny. Nowa władza powinna patronować przywróceniu takowej stabilności kanonu kulturowego, zachęcać do cofnięcia najbardziej szkodliwych skutków kolejnych antycywilizacyjnych reform, jakie niszczyły w ostatnich latach polską szkołę. Oczywiście powinna zatroszczyć się także swoim autorytetem o ograniczenie tych barier finansowych także, które pomagają utrzymać czytelnictwo w Polsce na najniższym w Europie poziomie. Wsparcie walki środowisk humanistycznych o zniesienie 5% podatku VAT na książki. Przypomnijmy, że tak w takich choćby krajach jak Wielka Brytania czy Irlandia on nie obowiązuje. Wycofanie dramatycznego pomysłu jednego tak zwanego darmowego podręcznika, który prowadzi do likwidacji setek, a już teraz nawet tysięcy księgarni na prowincji. Oto przykłady najprostszych posunięć, które mogą zahamować katastrofę humanistyczną w Polsce. Na uczelnie wyższe docierają absolwenci takich szkół, jakie reformują od lat pani minister Halszu, Milas, Kruzik, Rostkowska. To już samo w sobie obniża rangę humanistyki. Problemem humanistyki uniwersyteckiej, środowisk akademickich generalnie rzecz biorąc, jest jednak coś jeszcze. Ograniczanie autonomii uczelni i świadoma komercjalizacja nauki. W obu tych dziedzinach największe zasługi, w cudzysłowie, ma niewątpliwie minister Kudrycka. Jeśli nauki humanistyczne mają się samofinansować, jeśli mają wykazywać swoją mierzoną w euro użyteczność, to albo, jak już o tym mówiliśmy, spadną szybko do roli płatnych szkół sofistów na usługach władzy czy korporacji, albo ulegną likwidacji. Innym, nie mniej ważnym problemem jest narzucanie naukom humanistycznym standardów oceny wywiedzionych z nauk ścisłych czy przyrodniczych. Groteskowe i korupcjogenne kryteria cytowalności, punktomania, świadome usuwanie języka polskiego z użycia w nauce. Liczą się tylko publikacje w języku angielskim. To w oczywisty sposób godzi w jakość i zarazem odrębną specyfikę nauk humanistycznych. Niszczy ich znaczenie dla kultury narodowej. Jeśli będziemy zachęcać uczonych polonistów, historyków, etnografów, kulturologów, by pisali tylko po angielsku, najlepiej tylko w czasopismach z tak zwanej listy filadelfijskiej, gdzie nie ma żadnych tytułów z zakresu historii i kultury naszej części Europy, to co się stanie z językiem polskim, z jego znaczeniem jako środka nie tylko naukowej, ale także kulturowej komunikacji wewnątrz naszej wspólnoty? Fizyk czy matematyk może publikować wszystkie swoje prace naukowe po angielsku bez narażenia polskiej kultury na ryzyko jej osłabienia. Kiedy budujemy system bodźców, by tak samo postępowali humaniści, to ryzyko w oczywisty sposób rośnie. Wyobraźmy sobie Pigoń, Krzyżanowski, Tatarkiewicz, Kieniewicz, Konopczyński czy ze współczesnych choćby Rymkiewicz, piszący tylko po angielsku na punkty. Byłoby lepiej czy gorzej? Chcesz zdobywać punkty, staraj się o grant. I tu niestety odzywa się specyfika nauk humanistycznych, bowiem granty, zwłaszcza te najbardziej liczące się, europejskie, są w dziedzinach nauk społecznych szczególnie wystawione na wpływ preferowanych, jak się to mówi, przez polityczną poprawność i konkretne interesy, swoistych mód i trendów tematycznych. Hasła takie jak Europa, integracja, gender, mniejszości i przemoc, fundamentalizm religijny, prawicowe ekstremizmy, historia polowań na czarownice,
To jakby klucze do sezamu z pieniędzmi grantowymi. Kto nie używa takich czy podobnych kluczy, ten sam zmniejsza swoje szanse na grant. Tu także pisze się pod klucz. Klucz jak najbardziej polityczny. Jest wreszcie problem, o którym mówią uczeni wszystkich specjalności. Lawinowo narastająca biurokratyzacja życia akademickiego z jej coraz bardziej przygnębiającymi absurdami. Profesor już nie ma czasu zajmować się nauczaniem czy pisaniem prac naukowych, nawet tych punktowanych po angielsku. Musi bowiem co chwilę wypełniać kolejne rubryki sprawozdawcze i kolejne, zmieniane co kilka miesięcy przez urzędników, kolumny komputerowych formularzy z planami i oczekiwanymi wynikami. Podobnie jak rośnie władza coraz bardziej zbiurokratyzowanych komisji akredytacyjnych, swoista testomania przeniesiona z poziomu szkół podstawowych na teren uniwersytetu, które mają co chwilę zdawać testy akredytacyjne wymyślane przez ministerstwo. Stłamszony tą ciągłą ingerencją urzędniczą w swoją pracę, pracownik wyższej uczelni nie ma już czasu zaprotestować przeciw innym oczywistym absurdom, jak choćby przymusowe wprowadzenie dwustopniowego podziału studiów wyższych, nawet tam, gdzie dzieje się to z oczywistą szkodą dla poziomu wiedzy. Zamiast systematycznej nauki pięcioletniej mamy prowadzić trzyletnie kursy podstawowe zwane licencjatami, a potem dwuletnie kursy uzupełniające zwane studiami magisterskimi. Student po licencjacie z kosmetologii może zażyczyć sobie robienia studiów z filozofii w ciągu 2 lat kursu magisterskiego. Czy będzie tak samo wykształcony jak ten, który dawniej przechodził zintegrowany 5-letni wiek studiów filozoficznych? Ale co nas to obchodzi? Byle dotrwać do emerytury, wykazać się w co kwartalnym już sprawozdaniu zdobytymi punktami, albo kiedy punktów brak, konformizmem wobec dziekańskiej czy rektorskiej władzy. To jest codzienność nowego systemu. To jest etos, w cudzysłowie oczywiście, szkoły wyższej trzeciej RP. Troskę w tej sprawie wyraża nie tylko jakaś ideologicznie zmotywowana grupa uczonych, jacyś prawicowcy czy lewicowcy. Wypowiadają się w tych sprawach i wspomniany już tutaj Andrzej Walicki, Karol Modzelewski, Henryk Samsonowicz i Ireneusz Krzemiński. Wszystkie te głosy warto wziąć pod uwagę. Ale warto także wyciągnąć z nich ten wniosek, przed którymi one się cofają. Za tę degenerację polskiego życia naukowego, funkcjonowania uniwersytetu, za ograniczenie wolności badań, ktoś jednak odpowiada. Odpowiada za to także, a może przede wszystkim polityczna władza, która tę patologię wspiera i w niemałej części tworzy. Wspólnym mianownikiem wszystkich tych problemów, jakie dotykają naszego życia akademickiego, wydaje się ograniczenie wolności. Wolność badań naukowych, autonomii uniwersytetów. Wolność od biurokratycznego szaleństwa i ideologicznych poprawności. Władza polityczna nie może wolności narzucić, ale może, jak widzimy, sprzyjać jej zabieraniu. Prawda, kanon, wolność. Te trzy wartości, które z punktu widzenia humanisty układają się w swoisty apel pod adresem tych, którzy Rzeczpospolitą władają lub miejmy nadzieję władać będą, tworzą także interesujący akronim PKW. Przypomina on o pewnym obowiązku, który spoczywa z kolei na nas, na przedstawicielach świata nauki, jako współobywatelach tej samej Rzeczpospolitej. Nasza wolność nie oznacza wolności od obywatelskiej właśnie postawy, która w swojej najbardziej minimalistycznej wersji sprowadza się do udziału w wyborach i oceny ich rzetelności. Uczeni, historycy, politologowie, także oczywiście statystycy, matematycy czy przedstawiciele innych specjalności mają tu wspólne zadanie. Musimy dopilnować tych tak ważnych wyborów, by nie zostały sfałszowane. Jeśli tego nie zrobimy, co będzie z prawdą? Co z wolnością? Co będzie z kanonem wartości, które tworzą polskość? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Myślę, że możemy przejść do części pytań. Szanowni Państwo, zapraszam do zadawania pytań. Jeszcze tylko jedna kwestia. My nie poruszyliśmy tutaj tematu, który zbliża się swoją 5. rocznicą, czyli tematu katastrofy smoleńskiej, ale obaj o tym rozmawialiśmy. Mam nadzieję, że przy pytaniach wyjdą i również kwestie, które chcielibyśmy omówić w tym temacie. Zapraszam serdecznie do zadawania pytań. Mam prośbę, proszę się przedstawić. Krzysztof Pasierbiewicz. Troszkę dalej mikrofon. Krzysztof Pasierbiewicz. Niżej mikrofon. Tak? O, Krzysztof Pasierbiewicz. Bloger.
pracownik naukowy i różne tam. Panie profesorze, widzę pana, o teraz już widzę. Po tym, co wczoraj zrobił sąd, myślę, że nie będzie wielką przesadą, jak powiem, że wielu Polaków poczuło się jak pierwsi chrześcijanie pośród pogan. I to, co pan powiedział na początku, wydaje mi się, że niewykluczone, że będziemy się musieli uciec do wariantu Rynkiewicza. Nie wiem, czy pan, znaczy wiem, pan profesor na pewno pamięta promocję w Łagiewnikach albumu Oburzeni. I na tej promocji wystąpił kardynał profesor Stanisław Nagi, już na wózku, ale jeszcze dobrze, silnie mówiący. I wtedy kardynał powiedział, że w Polsce zaczęła się rewolucja perswazyjna. Chodziło mu o to, o marsz w obronie telewizji Trwam, który zgromadził chyba najwięcej ludzi na przestrzeni ostatnich wielu lat. I teraz pytanie do pana profesora. Ta mowa kardynała profesora to był manifest rewolucyjny Nagiego, ja to tak kiedyś nazwałem na blogu. Dlaczego to nie zostało podjęte ani przez Kościół, ani przez PiS? Wtedy kardynał profesor nawet powiedział, że jest uprawniony, żeby powiedzieć, że ten marsz wtedy zaczął coś w rodzaju małej solidarności. Czy mógłby pan, co pan o tym myśli? Dlaczego to zostało zarzucone? Nigdzie nie słyszałem, żeby ktoś wspomniał od tamtego czasu o tym manifestie rewolucyjnym kardynała Nagiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No oczywiście z największą czcią i szacunkiem wspominam świętej pamięci kardynała Nagiego. Nie on jeden tego rodzaju apele zgłaszał. Myślę, że pewnie można tutaj znaleźć przyczyny obiektywne, ale lepiej ich nie szukać, bo zawsze możemy znaleźć przyczyny obiektywne, które sprawiają, że ręce nam opadają. I właśnie z taką argumentacją spotkałem się, kiedy parokrotnie próbowałem namawiać do konkretnej formy wystąpienia publicznego, to znaczy do zorganizowania protestu przed telewizjami. Bo skoro cierpimy z powodu telewizji, tej szklanej szyby, która odgradza miliony naszych współobywateli od rzeczywistości, to trzeba przed tymi telewizjami pokazać, że one kłamią. Skoro nie mamy innej możliwości, to róbmy event, róbmy wydarzenie, którego te telewizje nie będą w stanie pominąć, bo będą oblężone przez ludzi, którzy domagają się prawdy i którzy mówią, że one kłamią. Piętnując tych największych kłamców. Na Wiatracznej, na Woronicza, w tych dwóch zwłaszcza ośrodkach. I wtedy spotkałem się z odpowiedzią bardzo poważnego polityka Prawa i Sprawiedliwości, bardzo rzeczowo. No ale my nie możemy tego zrobić, bo nie mamy środków na żaden Majdan, bo to trzeba zapewnić namioty, trzeba infrastrukturę. My nie mamy środków na to. A wiadomo, pierwszy Majdan zorganizowały różne amerykańskie, prawda, jakieś fundacje, więc z 2004 roku, ale właśnie, ale drugiego Majdanu już amerykańskie fundacje nie organizowały. To naprawdę był wykwit samoorganizacji społecznej. Otóż w części Prawa i Sprawiedliwości na pewno jest ogromna nieufność do społeczeństwa. Społeczeństwo nic samo nie zrobi. Społeczeństwo jest niebezpieczne, jest zagrożeniem dla fachowców partyjnych. No myślę, że może tak jest, może mają rację, ale jeżeli PiS nie wygra tych wyborów, a powinniśmy, nie PiS, tylko Andrzej Duda, powinniśmy zrobić wszystko, żeby wygrał wybory, to wtedy ten apel księdza kardynała Nagiego i inne apele o protesty
pokojowe jednak, nie wyrażające przemocy. Protesty, które są jedyną siłą bezsilnych, prawda? Myślę, że trzeba będzie organizować, tylko że wtedy już no na pewno nie PiS będzie je organizował. Społeczeństwo będzie musiało ten długi marsz poprowadzić. Mam nadzieję, że on nie będzie potrzebny, że ten marsz przez instytucje zostanie zainicjowany wygranymi wyborami prezydenckimi. Ale gdyby, nie daj Boże, tak się nie stało, no to my będziemy dalej musieli robić swoje, prawda? To znaczy organizować opinię publiczną w takim kręgu, do jakiego możemy dotrzeć i próbować organizować takie protesty, które będą komplikowały życie tej władzy, która nas na pewno nie reprezentuje. Panie profesorze, Nathan Waśniowski, pierwszy liceum ogólnokształcące. Kiedy mówił pan o obronności kraju, zakładam, że mówił pan przede wszystkim o zwiększeniu liczby żołnierzy oraz prawdopodobnie jakiejś technologii. Moje pytanie brzmi, czy w XXI wieku Rzeczpospolita Polska nie powinna tak naprawdę przygotowywać się do wojny elektronicznej, hybrydowej, wojny wpływów, zanim przystąpi do zwiększenia swojej obronności? I jeszcze pozwolę sobie wkreślić drugie pytanie. Poznając młodzież krakowską zwłaszcza, muszę przyznać, że Janusz Korwin-Mikke zrobił dość dużo dla opozycji wobec PO. I zmierzam do tego, że kiedy jednak już trafiam na osoby, które w moim wieku, które chcą głosować za PO, to ich przede wszystkim pierwszą argumentacją jest to, że ich rodzice znaleźli pracę w administracji rządowej, w oświecie, w misjach wyjazdowych do na przykład Arabii Saudyjskiej czy Libanu. No i niestety jest tak, że Polska Razem, że Solidarna Polska, że PiS często pomrugują o zmniejszeniu tej administracji. I jakby podejście Polaków jest takie, że oni może i chcą umierać za Polskę, ale nie chcą na pewno umierać z głodu. Dlatego jak można przekonywać takie osoby, które się kierują własnym interesem, głosując na PO? No i to pytanie o obronność, o którym wspominałem wcześniej. Dziękuję bardzo. Zacznę od tej drugiej kwestii. No myślę, że z tego punktu widzenia największym zagrożeniem dla urzędników i urzędniczych rodzin jest Janusz Korwin-Mikke, bo on głosi całkowitą likwidację administracji. Więc no jeżeli ktoś mówi, że Janusz Korwin-Mikke ma zasługi dla walki z PO, to jednocześnie ma bardzo duże zasługi dla stworzenia takiego imażu, że zmiana władzy spowoduje właśnie, że parę milionów wyborców PO straci pracę. Więc jest to, powiedziałbym, no, układ wiązany. Głosujesz na Mikkego, to no, raczej odstraszasz tych, prawda, którzy głosują na swoje interesy. Ja nie głosuję na Mikkego. Ja nie mówię do pana. Mówię teoretycznie, nigdy bym do pana Perty się nie zwrócił. To mówię teoretycznie, prawda. Jednocześnie postulaty Janusza Korwina-Mikkego w niemałej części są słuszne. No, zmniejszenie tej administracji, która urosła bodajże o 100 tysięcy urzędników w ciągu rządów Platformy Obywatelskiej, jest oczywistym obowiązkiem gospodarczym tego państwa. Ale z drugiej strony wiadomo, że PiS nie wzywa do likwidacji administracji, tylko do jej usprawnienia. PiS nie mówi o zmniejszeniu państwa, tylko o jego usprawnieniu, o potrzebie sprawnego i służącego obywatelom państwa, które bez urzędników się nie obędzie. Otóż nie jest łatwo trafić z takim skomplikowanym przekazem do wyborców w momencie, kiedy nie ma się mediów. Z jakimkolwiek zresztą przekazem, jak wiemy, nie jest łatwo trafić, prawda, w tym przypadku. A zatem wracamy do problemu, że do części wyborców nie trafimy. Nie trafimy w tych wyborach do tych, którzy głosują na swoje interesy. O nich pan wspomniał. Trudno. Natomiast z kolei... Tak. Natomiast niemała część ludzi w Polsce odczuwa tę biurokratyzację, o której także ja wspominałem na mikrowycinku, jakim jest życie naukowe, które także z tego powodu cierpi. No traktuje to jako klęskę żywiołową. Zatem ktoś, kto wzywa do rozumnego stawienia czoła tej klęsce żywiołowej, może zyskać jakieś poparcie. No więc jak najbardziej umiejętne wyłożenie stanowiska PiS-u w tej sprawie
jak reformować administrację, jak ją zmieniać, żeby służyła obywatelom, to jest zadanie herkulesowe. Bardzo trudno je wykonać, ale myślę, że no, PiS powinien próbować jakoś to zadanie wykonać, żeby pozyskiwać głosy niezadowolonych z przerostu biurokracji, a jednocześnie no, nie zrazić takim radykalizmem, jaki prezentuje w tej kwestii Janusz Korwin-Mikke. Natomiast co do drugiej kwestii, a raczej pierwszej, jaką Pan wspomniał, to oczywiście przygotowanie do wojny informatycznej i informacyjnej, a także wojny hybrydowej jest pierwszym obowiązkiem w tych warunkach, w jakich funkcjonujemy w XXI wieku. Ale częścią tej wojny informacyjnej, bardzo ważną psychologicznie, jest właśnie odwołanie się do tego, co można z języka angielskiego nazwać hardwarem wojennym. My mamy maczugi silne, a wy nic nie macie, prawda? Więc jeśli my pokażemy, że kupujemy sobie właśnie takie małe maczugi, ale dokuczliwe, prawda, jednak realnie istniejące, jest bardzo ważną częścią wojny informacyjnej, odpowiedzią na pewien argument wojny informacyjnej. Bo tu kluczowa gra toczy się o jedno, kto kogo przestraszy. To jest najważniejsza gra w tej wojnie hybrydowej, informacyjnej, informatycznej. Przestraszyć drugą stronę. No i widać, że ten argument strachu w wykonaniu rządu Ewy Kopacz jest głównym argumentem używanym do wewnątrz, do walki z opozycją. Ten argument, który jest jednocześnie śmiertelnym zagrożeniem dla Polski, bo jeżeli pokazujemy, że się boimy i że odwołujemy się do strachu jako do podstawowego instynktu mającego motywować wyborców do głosowania za władzą, to pokazujemy, że Polska jest gotowa skapitulować. Przy pierwszym zagrożeniu, o tym mówi otwarcie Janusz Palikot, czy Andrzej Olechowski. Mamy skapitulować, jak cokolwiek nam zagrozi, skapitulować albo uciec. No oczywiście to, że nie piętnuje się, że żaden z polityków Prawa i Sprawiedliwości nie wskazuje tego jako no, fundamentalnego zagrożenia dla państwa polskiego i nie wiąże z postawą nie byłych polityków, jak Janusz Palikot czy Andrzej Olechowski, ale czynnych polityków, jak premier Ewa Kopacz, to uważam za błąd. No, trzeba pokazywać, że tchórzostwo jest drogą do niewolnictwa, prawda? Najkrótszą drogą do niewolnictwa. I myślę, że to jest także element tego, o co Pan pytał, to znaczy wojny hybrydowej, wojny informacyjnej. Jej głównym frontem jest, moim zdaniem w Polsce w tej chwili, jest front, który rozgrywa się wokół takich wypowiedzi, jak wypowiedzi niektórych celebrytów, że lepiej uciec, prawda, wyjechać, niż stawić czoła zagrożeniu, i wypowiedzi niektórych polityków. No bo jeśli zdominuje tego rodzaju, jak to się mówi, narracja, nasze postawy społeczne, to znaczy, że nie mamy żadnej woli obrony, a zatem, krótko mówiąc, można nas zająć bez jednego wystrzału. I niektórzy mówią, świetnie, to był znakomity przykład Czechy, prawda, w 1938 roku, to należy naśladować. No. Nie chcę rozwodzić się nad tym przykładem, ale myślę, że nie jest to dobry przykład do naśladowania. Najkrócej. Dziękuję bardzo za głos. Jacek Korpas. Jestem przygnębiony. Po pierwsze pańskim wystąpieniem, dlatego że widzę rozpaczliwą nadzieję panu doktorze Dudzie jako prezydencie. Ale to jest rozpaczliwa nadzieja, która oparta jest wyłącznie na pańskim romantyzmie, a nie na rzeczywistości, ponieważ z całej instytucji, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość, to jest nic nowego. To właściwie wcześniej Porozumienie Centrum, potem teraz Prawo i Sprawiedliwość. I cały czas powtarzają się pewne rzeczy. 20 lat temu afera z telegrafem, prawda, z której trudno się było wygramolić. Teraz jest sprawa senatora Bieleckiego. Pół roku temu bardzo dobry kandydat na prezydenta miasta Krakowa, pan Marek Lasoga, z olbrzymimi szansami, ale cały aparat miejscowy i nie tylko miejscowy, no to nie ruszył moim zdaniem od włoku, no bo może sobie poradzi, jak sobie poradzi, to będzie dobrze, ale teraz jest sytuacja taka, ma pan rację, konwencja wspaniała, ale na przykład na tej sali, oprócz pana, który koło mnie stoi, jakie inicjatywy przez ostatnie lata
z tego środowiska pochodzimy. No żadne, przynajmniej dla mnie. I teraz przed pańskim wystąpieniem Władysław Pirański przedstawił się jako Ruch Kontroli Wyborów. Ja się czynnie zajmowałem wyborami w 89 roku, w 91 roku. Nie było. Była dużo, moim zdaniem, gorsza sytuacja niż teraz. Ale w każdej komisji byli ludzie przez Komitety Obywatelskie wsadzeni. Tam się dopilnuje wyborów, a nie chodząc, zaglądając jak pies do jatki, czy przypadkiem ktoś tam czegoś nie zrobił. Ale tego teraz nie ma. Jak sam pan powiedział, Prawo i Sprawiedliwość nie chce. Ma aparat, ma elitę. Co to za elita, na miłość boską? Jeszcze jedna sprawa. Pan się na początku tłumaczył, dlatego jestem przygnębiony. Pan tłumaczył się w jakimś sensie z listu. A pan się ma tłumaczyć z tego, że panu zależy na Polsce, czy oni? Od lat, dlaczego przegrywają wybory? I tyle. Jedyna rzecz dla mnie optymistyczna, to jest taka, że pańskie słowa brzmią jak czytam przed wiekami słowa Piotra Skargi. I ktoś za ileś tam lat przypomni to, co pan mówił, ale też na tej zasadzie, bo na razie obawiam się, że to jest głos wołającego na puszczy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, ale jednak powiem, że mam ugruntowaną chyba nie tylko emocjonalnie w jakimś romantyzmie, ale racjonalnie, jak mi się wydaje, nadzieję na to, że jest szansa na ten przełom. Nie mówię tego, żeby zaklinać rzeczywistość. Ja nie wiem, czy wygramy te wybory. Ale został wybrany dobry kandydat. To bardzo ważne, że ten kandydat jest dobry. On ma największe szanse walczyć z Komorowskim. Może kto chce jakie argumenty wysuwać przeciwko panu Andrzejowi Dudzie, ale upieram się, że jest to najlepszy z możliwych kandydatów do zwycięstwa nad Bronisławem Komorowskim. Sam ten wybór już był bardzo ważną przesłanką do nadziei na wygraną. Wyobraźmy sobie, ilu było innych kandydatów. Pan senator Bielecki, który oczywiście zapewne wiele bardzo ważnych cnót reprezentuje, ale łatwo go uderzyć, prawda? W jego bogactwo, najkrócej mówiąc, którego wielu ludzi zazdrości, prawda? Może podejrzewać jakieś nieczyste tutaj interesy. No już nie będę wymieniał przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, który był w wielu partiach, też zgłaszał chęć wystąpienia w szranki wyborcze. Paru innych kandydatów, prawda? Więc wybrany został dobry kandydat, to bardzo ważne. I no widać jednak jakiś wysiłek włożony w to, żeby tym razem się udało. Ta konwencja była do tego przesłanką. A nie wszystkie wybory zostały przegrane z winy PiS-u. Paradoksalnie ubieram się teraz w szaty obrońcy Prawa i Sprawiedliwości, ale uważam, że nie można tak ryczałtowo skrytykować tej partii, bo przecież wymienił pan tutaj Adama Kalitę jako jedyny wyjątek od ogólnie negatywnej oceny lokalnego PiS-u. Ja parę innych wyjątków mógłbym wskazać, choć z generalną oceną krytyczną się zgadzam, niestety. Ale no, jeśli wspomnę działania w sprawie oświaty pani Barbary Nowak, która nie jest moją krewną, dodam dla wyjaśnienia, natomiast jest jak najbardziej znajomą z lat studenckich. I dwie, trzy osoby jeszcze na pewno bym wymienił bardzo aktywne. I duża biedność, zwłaszcza na szczytach tej władzy, powiedziałbym tutejszej, pisowskiej. No, dam jeden przykład, może on zabrzmi bardzo śmiesznie, egotycznie. Ale nigdy nikt z przedstawicieli PiS-u nie zainteresował się tym, że w Krakowie w ciągu 21 lat istnienia jest takie pismo jak Arkana. Nigdy nikt żaden. Po prostu to było nieinteresujące dla władz krakowskiego PiS-u. Myśmy się oczywiście nie garnęli, nie zgłaszali tam, ale wydaje mi się, że to raczej reprezentacji politycznej powinno zależeć na zapleczu eksperckim, na wsparciu na forum kulturalnym, akademickim. Nigdy takiego zainteresowania nie było. Więc część pana gorzkiej oceny oczywiście podzielam, ale nie można jej chyba generalizować i myślę, że nie warto teraz przed wyborami na niej skupiać uwagę, tylko zrobić wszystko, żeby się tym razem udało. Nie daj Boże się nie uda, no to będziemy musieli sobie radzić sami. Dzień dobry, Artur Janicki. Ja tak właśnie po wysłuchaniu i tego, co mówi pan profesor i przemiły Jacek, chciałbym
wykonać taki sondażowy ruch. Mianowicie skazano pana Kamińskiego na 3 lata bezwzględnego więzienia. Ten klub wywodzi się zasadniczo z NZS-u. Prawda? Gro, trzon tego klubu to są działacze NZS-u. NZS-u oczywiście byłego, a więc osób i grona, z którego wywodzi się Mariusz Kamiński. Pytanie brzmi, czy państwo jesteście w stanie, nie odwołując się do władz PiS-u, do kadrowej partii PiS-u, do jakichś tam biskupów czy kardynałów, po prostu zorganizować manifestację w obronie Kamińskiego. Proszę sobie zdać sprawę z tego, że tak jak mówi się, że charakterystycznym i przełomowym momentem jest zabójstwo Morozowa, bo nigdy tak wysokiego byłego, chociaż urzędnika nie zabito w Rosji, to tak samo pewnym progowym wydarzeniem jest wyrok dla Kamińskiego. To znaczy dla wszystkich ubeków, dla wszystkich mafii lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich jest jasne, że w Polsce można już wszystko. Jeżeli nie obronimy Kamińskiego, to nie narzekajmy ani na PiS, ani na kardynała Nagiego. Do widzenia. Momencie, muszę się wytłumaczyć. Dzisiaj rano Grzesiek Surdy, który tu gdzieś siedzi, obudził mnie. To też człowiek NZS-u i zaczynamy coś myśleć w tej sprawie. On mnie obudził i ja jeszcze mało kontaktowałem. Aha, rozumiem. Dobra, to dziękuję. Jeżeli mogę, Adam, jedno zdanie. Też się poczuwam tutaj do tego apelu, który Artur przed chwilą głosił. Miałem okazję uczestniczenia w pracach NZS-u w 1987-1988 roku. Byłem w Komisji Uczelnienia NZS-u. Wydaje się, że istnieje sieć stowarzyszeń NZS-80 w całej Polsce. Spróbujmy się zebrać, spróbujmy zaprotestować wspólnie. Ta sieć nie jest mała. Wydaje się, że to jest bardzo dobra inicjatywa i ona na pewno będzie wnosiła jakiś wyraźny akcent w tej chwili w tym wszystkim, co się wokół Mariusza Kamińskiego dzieje, bo myślę, że nie mamy wątpliwości nawet co do tego, że jest to człowiek absolutnie uczciwy, który jest gotów poświęcić naprawdę wszystko dla ojczyzny. Dziękuję. Panie profesorze, ja nim oddam głos Wojtkowi Muszę, który chciał zadać pytanie, to mam małe sprostowanie. W Krakowie wybory samorządowe wygrał PiS. Co prawda jednym głosem, ale wygrał. Natomiast innym problemem jest, że nie był w stanie stworzyć ani zarządzać miastem. I to jest problem, o którym pan profesor mówił, a mianowicie, że wygrano, która nie zapewni pełnego zwycięstwa, nie pozwoli rządzić Prawo i Sprawiedliwości. Dobry wieczór. Szanowny panie profesorze, Wojtek Mucha, Gazeta Polska. Panie profesorze, w temacie ukraińskim mam pytanie, ale nim zadam, pozwolę sobie naszym słuchaczom na kilka faktów przypomnienia. Pan profesor pewnie doskonale je zna. Dzisiaj na Ukrainie powołano coś, co nazywa się rządem cieni. To znaczy byli funkcjonariusze partii regionów, powołali równoległą administrację, która ma na celu wypracowywanie takich rozwiązań, w cudzysłowie oczywiście systemowych, które miałyby pozwolić dotrzeć im do władzy po raz kolejny. Również dzisiaj w mieście Szyrokina, to miasto na wschód od Mariupola, tuż przy linii frontowej, z rozkazu Wojska Ukraińskiego wycofano jeden z batalionów ochotniczych, co spotkało się z natychmiastowym atakiem ze strony rosyjskiej. Złośliwi mówią, że to wycofanie nastąpiło specjalnie, tylko po to, by Rosjanie mogli przeprowadzić ofensywę. Już nie będę rozwijał się na temat tego, jakie są plany i domniemania co do tego, jak będzie wyglądała ofensywa, że właśnie tamtędy się potoczy. Trzecia rzecz to polityka pana prezydenta Poroszenki, który nie spełnił żadnego ze swoich 10 obietnic wyborczych, czym no jakby nie poprawia to jego wizerunku i poparcie dla pana prezydenta Poroszenki spada poparcie dla pana premiera Jaceniuka. Bataliony ochotnicze również powołują swój autonomiczny sztab dowodzenia, nie ufając w to, co czyni armia ukraińska, przesiąknięta skądinąd sowieckimi oficerami.
Moje pytanie jest takie, jak Pana zdaniem polska polityka zagraniczna na kierunku ukraińskim powinna się przedstawiać w momencie, w którym raczej nie ma z kim rozmawiać po stronie ukraińskiej? Wiemy, że Pan Prezydent wybiera się na Ukrainę 8-9 kwietnia, ma tam przemawiać w parlamencie. Co powie, nie wiemy, możemy się jedynie domyślać, ale jakie realne działania może podjąć Polska, by ustabilizować, no jakby to dla nas byłoby również korzystne, sytuacje polityczne na Ukrainie, jeśli dochodzi do sytuacji, że to wolontariusze muszą szkolić oficerów ukraińskich z tak zwanej czerwonej taktyki, czyli zachowania się w strefie działań wojennych i niesienia pomocy oficerom, bo no, jakby nikt inny tego nie robi. Jest oczywiste, że ani Polska, ani żaden inny kraj Ukrainy za Ukraińców nie obroni. I jak pan sam mówił i Gazeta Polska o tym wielokrotnie pisze, jest wielu Ukraińców, którzy są gotowi do najwyższego poświęcenia, żeby Ukrainy bronić. Natomiast problem z dekompozycją, nazwijmy to tak najdelikatniej, obozu rządzącego na Ukrainie, powtarzający się po pierwszym Majdanie w sposób bardziej kompromitujący. Teraz oczywiście są dużo trudniejsze warunki, więc w pewnym sensie można to bardziej rozumieć. Sprawia, że nasza odpowiedzialność nie maleje, tylko rośnie. W jakim aspekcie? Myślę, że nie byłoby tak wielkiej dekompozycji poprzedniej obozu Juszczenki i pani Tymoszenko, gdyby nie właśnie, z uporem wracam do tego, generalna zmiana linii politycznej, którą wykonała Polska, ale oczywiście coś dużo ważniejszego zaszło, co od Polski nie zależało. Zmiana linii politycznej, którą wykonały Stany Zjednoczone. To spowodowało, że Ukraina po Majdanie pierwszym znalazła się w poczuciu pozostawienia samej sobie, prawda? Czyli, że złego wyboru dokonaliśmy, dokonując wyboru przeciwko Rosji, bo nikt nas nie popiera. I otóż teraz, jeżeli to wrażenie się powtórzy, to ta dekompozycja szybko doprowadzi do stanu anarchii i chaosu wewnętrznego, które oczywiście doskonale pomogą zorganizować jeszcze potężne na Ukrainie siły agenturalne rosyjskie. Natomiast jeżeli Ukraina spotka się na arenie międzynarodowej, dyplomatycznej, z wyraźniejszym sygnałem, nie pozwolimy dokonać rozbioru Ukrainy, to oczywiście jest szansa, że ten bardzo trudny moment przejścia od stanu zagrożenia do stanu względnej stabilizacji będzie mogła Ukraina, no, że tak powiem, zdać. Nie od razu, nie bez problemów, ale krótko mówiąc, tu jest nasza rola do odegrania. Pomóc Ukrainie na arenie międzynarodowej, dyplomatycznej, przekonać partnerów w Unii Europejskiej, przekonywać oczywiście na tyle, na ile to możliwe, Amerykanów, tutaj nasze możliwości nie są duże, że od kwestii ukraińskiej zależy coś dużo ważniejszego niż Ukraina. Zależy przyszłość całej Europy, bo to jest stawka walki o Ukrainę w tej chwili. A zatem myślę, że nasza sfera aktywności powinna leżeć nie w szkoleniu ukraińskiej armii, nie w prowadzeniu walki za Ukraińców, bo to oni sami muszą wykonywać. Tylko będą gotowi to robić lepiej, skuteczniej, jeżeli będą czuli, że nie są sami. Jeżeli będą czuli, że są sami na arenie międzynarodowej, to wtedy coraz więcej opuści ręce, zostaną tylko ci najbardziej zdeterminowani i ci inni, którzy opuszczą ręce, odejdą, a ci jeszcze inni, którzy zostali tam przysłani przez Moskwę przed wiekami, albo dopiero przed paroma laty, albo przed paroma tygodniami, biją im nóż w plecy. To właśnie zależy od tego, który z tych scenariuszy się sprawdzi. Od tego zależy, jaki będzie, w dużej mierze zależy od tego, jakie będzie stanowisko czynników zewnętrznych wobec Ukrainy. Czy Ukraina zostanie pozostawiona sam na sam z Władimirem Putinem? Jeśli tak, to ten czarny scenariusz, którego przesłanki pan wymienił, będzie się realizował bez oporu. Aleksander Głogowski, doktor habilitowany politolog z Uniwersytetu Gdańskiego. Pierwszy chciałem panu sobie podziękować za list, który pan sobie przeczytał, szczególnie za tą diagnozę trafną w sytuacji polskiej humanistyki. To po prostu nic dodać, nic ująć, mam identyczną obserwację. Ale moje pytanie będzie dotyczyło kwestii litewskich. W zeszłym roku wykładałem na Uniwersytecie Wileńskim i rozmawiałem tam z młodymi Litwinami, którzy pytali się wprost, dlaczego wy Polacy jesteście tacy prorosyjscy? Dlaczego wy Polacy, chodzi o rząd, nie weźmiecie przywództwa w regionie? W domyśle pani Grybauskaite zrobiła to niejako za nas, tak w tym sensie. Teraz jak pan profesor widzi możliwość połączenia tych dwóch elementów? Bo z jednej strony wspólnej polityki z rządem Litwy, z którym mamy
wspólne interesy w postaci wspólnego wroga, a z drugiej strony ochronę interesów naszej mniejszości, bo tutaj problem jest dosyć poważny. Jak sobie pośledzimy piśmiennictwo na przykład pana Jedzińskiego, który groził, znaczy mówił, że szkoda, że Putin nie wysłał samolotów nad Kijów i nie zbombardował Majdanu, żeby to załatwić problem, czy też pan Tomaszewski, który paraduje na Paradzie Zwycięstwa 9 maja w Wilnie z wstęgą gwiazdijewską w klapie. Teraz jak tutaj to pogodzić? Czy ochrona interesów Polonii i interesów, reprezentowanie interesów Polski za granicą? No i czy w tym momencie tak się nie dzieje, że nasza mniejszość, czy przynajmniej liderzy są tam po prostu używani jako piąta kolumna, jako coś, co ma no być może doprowadzić do takiej sytuacji, że w takim ultra pesymistycznym wariancie polscy żołnierze pomagający Litwie ochronić jej niepodległość, no nie będą w jakimś sensie musieli strzelać do zielonych ludzików wymachujących polskimi flagami, co byłoby jakąś kompletną tragedią. Dziękuję bardzo. Jeśli można, to prosiłbym, żeby to było już ostatnie, albo przedostatnie pytanie, bo nie czuję się niestety najlepiej. Dobrze, przedostatnie pytanie. A też, no już pora późna. No cóż, myślę, że po prostu mamy do czynienia z taką sytuacją, którą stworzyły błędy przede wszystkim ostatnich 7 lat świadomego prowokowania najgorszej formy litewskiego nacjonalizmu przez politykę pobrzękiwania szabelką, którą uprawiał Radosław Sikorski wobec Litwy, który uwielbia poniewierać słabszymi. To jest jego mentalność, to jest sposób jego postępowania. No, można przeanalizować jego exposé sejmowe, znaczy nie exposé, tylko no, przedstawienie, bo to formalnie tak się nie nazywa, ale w każdym razie informacje o polityce zagranicznej corocznie składane. Ile tam jest pogardy i lekceważenia dla Litwy właśnie, konsekwentnie dla państwa litewskiego. No, oczywiście nie służyło to poprawie sytuacji polskiej mniejszości, nie służyło to stosunkom polsko-litewskim i nie rozgrzesza to jednocześnie rzeczywiście paskudnego litewskiego nacjonalizmu, małego, zakompleksionego narodu, który jednakże my jako nieco większy naród, także z pewnymi kompleksami, powinniśmy rozumieć i w jakiejś mierze przynajmniej właśnie jako ten silniejszy pozwalać na więcej słabszemu. No taka jest, to wynika z tej logiki sił. Z logiki, którą zupełnie odwrotnie rozumie pan Radosław Sikorski, że silniejszy ma zawsze prawo tupnąć na słabszego i tyle. Otóż tego rodzaju polityka chyba się nie sprawdza w stosunku do Litwy. I dzisiaj mamy z taką sytuacją, jaką mamy. Bardzo poważną, bardzo wiążącą się z tym pytaniem, które już tutaj padło, wojnę hybrydową. Ona już się toczy na Litwie. Już są wystarczy śledzić rosyjskie środki dezinformacji. One już nawiązują do pewnych tradycji. Mówi się o Republice Grodzieńskiej, mówi się o Republice Wileńskiej, że powinny zostać odtworzone te piękne tradycje polskie na tym obszarze, żeby oderwać to od Litwy. Rosja już do tego nawołuje, przygotowuje. Oderwijcie się, zrealizujcie swoje prawo do samostanowienia Polacy na tych obszarach, prawda? Zadbajcie o swoje interesy. No oczywiście myślę, że powinniśmy starać się dotrzeć zarówno środkami polityki państwowej, jak i taką obywatelską, powiedziałbym, dyplomacją, naszymi tekstami publikowanymi w prasie, do Polaków na Litwie z tą informacją, że dla tego rodzaju ruchów na pewno poparcia z Polski nie będzie. Myślę, że niektóre głosy, na przykład z portalu Kresy, które nawiązują do tej strony no, zrozumiałej tęsknoty, żeby Wilno było znowu polskie, żeby Lwów był znowu polski. Poważnie rozważają tego rodzaju scenariusze, bo to jest oczywiście straszny błąd, straszna ślepota polityczna. Bo to jest realizowanie scenariusza Władimira Putina, nie scenariusza Józefa Piłsudskiego czy Romana Dmowskiego, tylko Władimira Putina, po prostu, w tej chwili. I to myślę trzeba jasno mówić, będziemy skuteczniejsi w tym zakresie, jeśli Polska odzyska suwerenną kontrolę nad swoją polityką zagraniczną. No, a do tego trzeba wygrać wybory, do tego prezydentem musi być ktoś inny niż obecnie urzędujący prezydent. Więc wszystko wraca do tego samego punktu wyjścia, musimy wygrać wybory prezydenckie. Bardzo proszę, ostatnie pytanie, jeżeli proszę. Nazywam się Anna Konopka, jestem studentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Chciałam panie profesorze, zapytać o jedną rzecz. Czy nie uważa pan, że zbyt słabo brzmi w kampanii doktora Andrzeja Dudy testament profesora Lecha Kaczyńskiego odnośnie konsolidacji krajów Europy Wschodniej i regionu nadbałtyckiego przeciwko Rosji?
I czy nie byłoby to skuteczne antidotum na taką narrację Platformy, nie tylko w wyborach prezydenckich, ale też w wyborach przyszłych parlamentarnych, narracji, która mówi, że PiS oznacza wojnę z Rosją, czy rzetelne wyłożenie tej koncepcji, którą propagował i ogłosił profesor Lech Kaczyński, nie byłoby słuszne, czy może PiS w pewnym sensie obawia się i dlatego bardzo ostrożnie do tego tematu podchodzi, omijając trochę na margines, ściągając sprawę właśnie Ukrainy i w tym kontekście tej idei jagiellońskiej. Dziękuję. No, troszkę już o tym mówiliśmy wcześniej, ale uogólniając, powiedziałbym chyba tak, że mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość boi się strachu. Co przez to rozumiem? Boi się strachu, jaki wywołuje Platforma Obywatelska i media jej służące. Strachu wśród Polaków, czy szantażu tym strachem, że będzie wojna, prawda? I w związku z tym PiS, jak już wspominaliśmy o tym, mówiliśmy o tym troszkę wcześniej, dystansuje się od tego, w czym ma największe zasługi i w czym ma najsilniej potwierdzoną przez obecny stan rzeczy rację. Czyli od swojej polityki wschodniej, którą reprezentował właśnie prezydent Lech Kaczyński. Natomiast do pewnego stopnia jestem w stanie tę taktykę jakąś wyborczą rozumieć w takich oto kategoriach. Lech Kaczyński, jakkolwiek mniej pośmiertnie mimo wszystko atakowany niż jego żyjący brat, jest traktowany, był traktowany, wypracowano jakby w umysłach wielu milionów Polaków tą obróbką medialną wieloletnią, tego rodzaju skojarzenie, że Lech Kaczyński to jest ten, który reprezentuje niebezpieczną politykę dla Polski, który prowokuje Rosję. I pytanie, czy wracanie w tej sytuacji do tego symbolu, pytanie, które zapewne zadają sobie sztabowcy PiS-u, jest dobre, czy lepiej nie mówić na bieżąco o aktualnej odpowiedzi PiS-u Andrzeja Dudy, nie Lecha Kaczyńskiego, tylko Andrzeja Dudy na sytuację z roku 2015, a nie Lecha Kaczyńskiego na sytuację z roku 2009. I to jest pewnego rodzaju dylemat. Ja zgadzam się całkowicie z panią i mówiłem już o tym wcześniej, że iż uważam, że PiS powinien mocniej akcentować to, że miał rację i ma rację, a Platforma fundamentalnie nie miała racji w sprawie polskiej polityki wschodniej. I że symbolem tej racji, którą miał PiS, jest Lech Kaczyński. Ale jednocześnie, czy jest to najlepsza droga, by trafić do dzisiejszych wyborców? Czy nie trzeba mówić o tej odpowiedzi, jakiej udziela Andrzej Duda w roku 2015 na problem Władimira Putina stojącego u wrót Kijowa, u wrót Wilna, prawda, Rygi i Talina i na przedpolu Warszawy, no co tu dużo mówić. Myślę, że tutaj odczuwam niedostatek wypowiedzi ze strony Andrzeja Dudy, który postawił na, czy raczej sztabowcy PiS-u pewnie postawili właśnie na te tematy bezpieczniejsze. Euro, rozwój gospodarczy, jakby nie chwyta byka za rogi, może uznając, może ma jakieś badania socjologiczne, które wskazują na to, że byłoby to ryzykowne, ale nie chwyta byka za rogi, a tym bykiem jest oczywiście zagrożenie dla Polski przez Władimira Putina i to, jaka odpowiedź na to zagrożenie jest skuteczna. Czy ucieczka, jak proponuje Platforma Obywatelska, czy obrona, jak proponuje PiS? Mnie się wydaje, że ze względów zasadniczych należałoby tego byka za rogi schwytać, ale ja żadnych badań socjologicznych nie prowadziłem, nie wiem, znaczy badań opinii, prawda, którymi być może kierują się sztabowcy PiS-u, chowając tę tematykę, bo wyraźnie ona jest schowana. Tutaj zgadzam się z pani obserwacją i ze względów zasadniczych zgadzam się także z pani głosem, ale to jest właśnie ten plan taktyki wyborczej, którego ocenić w pełni nie potrafię. Dziękuję. Dziękuję. Thank you.